Over Garrett 68 Przepracowany rozdział 671. Rozdział 671. 58 sztuk złota za sztukę. Treningowe strachy na wróble, które można było kupić i zainstalować z menu obiekty, były dość drogie, ponieważ był to sprzęt wojskowy, który można było używać na wpół stałe. ale według raportu 219 strachów na wróble zniknęło bez śladu. Czemu? Zostali zmiażdżeni przez nikogo innego jak Grid? Dlaczego zniszczył bezgrzeżne i drogie strachy na wróble? Chwila czy Grid nie powiedział, że zrobi miecz z rogu Beliala. 66. Lawel zatrząsł się, gdy zaczął się martwić o grida. Chyba nie omieszkał zrobić przedmiotu, jak bardzo musiałaby być zmuszona Grid do niszczenia obiektów krajowych. Byłby zdenerwowany, gdyby broń wykonana z rogu Beliala miała niesatysfakcjonujące wykończenie. Było to, to już po tym, jak Grid poznał potęgę o imieniu Agnus. Byłby już na krawędzi, więc ile bólu musiałby cierpieć Grid. Nie produkując broni, to muszę go pocieszyć. Jako przyjaciel i kolega, lały martwił się o Grida i wstał ze swojego miejsca. Zignorował stosy papieru piętrzone jak góra i próbował wysłać szept do Grid. Cześć, Hisashi Buri. Długo nie widzieliśmy po japońsku. W tym momencie drzwi otworzyły się bez pozwolenia i wszedł papież Damian. Miał promienny wyraz twarzy, który przypominał umawiam się z Isabel. Dlaczego wasza świątobliwość przyszedł do mnie? Nie jesteś zajęty przygotowaniami do święta w Watykanie? Lawel bardzo lubiła Damiana. Stało się tak, ponieważ była między nimi dobra komunikacja. Jare-jare. Lowell, muskowergaret, jest zajęty. Przyszedłem zobaczyć, czy świątynie Rebeki działają dobrze. Jako papież Damian zbudował w Reinhardt łącznie trzy świątynie Rebeki. W każdym z nich było pięćdziesiąt księży i sto paladynów. Ale jak to się mówiło, księża byli ceni. Ponieważ rozmieszczenie dużej liczby kapłanów NPC było praktycznie niemożliwe, Damian dał misję kapłanom gracza i poprowadził ich do pozostania w królestwie Overgaret. W rezultacie w każdej świątyni stacjonowała duża liczba kapłanów. Ale czym właściwie pracowali dla królestwa? Damianowi było naprawdę przykro. Nie tak dawno widziałem, że Gridowi brakowało kapłanów podczas walki z nieśmiertelnymi. Czy imperium Sahar odciągnęło wszystkich kapłanów? Lawel uśmiechnęła się do zmartwionego Damiana. Nie, kapłani nadal przebywają w królestwie Overgaret. Grid nie przyprowadził ze sobą księży, ponieważ czuł, że ma dużo miejsca. Nie spodziewał się pojawienia się Agnusa. Czy tak? Martwiłam się niedawną pogłoską, że Imperium próbuje uzyskać dostęp do naszych kapłanów Overgaret Kingdom. Na szczęście była to tylko plotka. To nie był bzdury. Imperium Sahary próbowało zastraszyć królestwo Overgaret i walczyło o zdobycie kapłanów Rebeki. Dzięki temu fakier jest naprawdę zajęty. Cień za królestwem Overgaret. Fakier zawsze obserwował księży Rebeki. Zablokował szpiegów Imperium, zanim mogli skontaktować się z kapłanami. Lawelowi było żar fakera, który nie miał czasu na indywidualną pracę. Ale fakier miał ostatnio dobre wieści. Mój poziom szybko rośnie podczas polowania na wrogich szpiegów. To lepsze niż polowanie na potwory. To nie było fałszywe. Poziom fakera ruszył szybciej niż członkowie Overgaret na terenach łowieckich. Imperium Sahary pomagało fakierowi. Co więcej, Kasim wydaje się być zainteresowany fakerem. Kasim był królem cieni i uczniem Lantiera. Był nazwany enpace na tej samej randze co Piaro Jasmofel. To była bardzo dobra wiadomość, że interesował się fakerem. Może fakier otrzymał ukrytą misję i nauczy się umiejętności Lantiera. Fakier może stać się na tyle silny, by konkurować z Gridem. Fakier rzadko pojawiał się publicznie, w przeciwieństwie do pozostałych członków Overgaret. Liczba razy, gdy brał udział w różnych wydarzeniach i bitwach, była mniejsza niż innych członków Overgaret. Nie dlatego, że faker był słaby, ale dlatego, że działał potajemnie. Faker miał tyle samo talentu co i tyle samo pasji co Regas i tyle samo zdolności rozumowania co Pon. Jego potencjał rozwoju był nieograniczony. Ze względu na charakter jego klasy, ma mało czasu na zajęcia osobiste. Gdyby dorósł podczas polowania na wrogich szpiegów i otrzymał nauki Lampiera. Pan, Lawela? ach, przepraszam. Lawell zatopiła się w myślach i zeskoczył go głos Damiana. Damianowi było żal, Lael. ty nie wykonujesz obecnie większości pracy sam. Wtedy wypadanie włosów się pogorszy. Czy nie powinieneś pozyskać więcej siły roboczej? Haha, ha, w porządku. Od tego czasu znacznie zwiększyłem liczbę osób zaangażowanych w sprawy administracyjne. Myślałem o czymś innym. Podobnie jak w każdym innym kraju, królestwo nadużyć akorliwień szukało siły roboczej. Często przeprowadzali próby rekrutacji NPC i graczy utalentowanych w każdej dziedzinie. Co więcej, tempo wzrostu NPC nauczanych przez sagastycyk było tak wysokie, że siła robocza królestwa Overgaray gwałtownie rosła. Obciążenie pracą Lawela zmniejszyło się w porównaniu z tym, co było kilka miesięcy temu. Jednak wciąż miał morderczy harmonogram. W takim razie cieszę się. A tak przy okazji, gdzie zamierzałaś się udać? Ach, miałem zobaczyć Grida. Jego wysokość wydaje się cierpieć po tym, jak nie udało mu się stworzyć przedmiotu. Co, co? Grid nie udało się zrobić przedmiotu? Damian miał minę, jakby stracił swój kraj. Niedowiary. Legendarny kowal Grid nie stworzył przedmiotu. Grid był osobą, która uratowała Isabel tylko dzięki swoim technikom kowalskim. Doświadczenie Damiana z technikami kowalskimi Grida było tysiące, dziesiątki tysięcy razy większe niż ktokolwiek inny. Ale Gridowi nie udało się stworzyć przedmiotu. Wpływ jaki odniósł Damian był bardzo duży. Wantner, który przechodził korytarzem, usłyszał jego krzyki i wpadł do środka. Co? Siatka nie zdołała zrobić przedmiotu. Głos Wantnera był tak donośny jak trąbka pociągu. Był jak orator huroi, ponieważ łatwo przyciągał uwagę ludzi. Czy to prawda, że Bóg grid nie stworzył przedmiotu? Grit zrobił normalną broń? Nie, właściwie nie udało mu się zrobić przedmiotu. Materiały zostały zniszczone. Zwariowany. Czy poziom umiejętności kowalskich grida spadł? Czy Grid zostanie pozbawiony swojego legendarnego statusu Kowala? Plotki stały się przesadzone. Rozeszły się pogłoski, że Grid zostanie pozbawiony kwalifikacji legendarnego kowala i pogrąży gildię Overger w chaosie. Czy to kara z czasów, kiedy został zmuszony do asymilacji w walce z Agnusem? Teraz Grid jest legendarnym magiem, a nie legendarnym kowalem. Niewiarygodne. Król z nadużyciem nie jest kowalem, ale magikiem. Czyż nie jest już królem z nadmierną przekładnią? Czy musimy zmienić jego imię na króla magii? Jak duży jest ból serca Grid? Ci niezrozumiani członkowie Overger zaczęli szukać w całym Einhardcie. Chodziło o znalezienie Grida, który ukrywał się gdzieś sam. Był z nimi Damian. Następnie. Znalazłem go. Członek Overgaret był w stanie znaleźć gryt na poligonie. Grid właśnie zniszczył setki strachów na wróble i bał się zrzędzenia rędzenia Spójrz na tę martwą minę. Plotki były prawdziwe. Gil Grit, wszystko w porządku? Co było z tym całym zamieszaniem? Grid zastanawiał się nad brutalnie zaniepokojonymi członkami Overgaret. Wtedy Damian podbiegł do Grita. Krata, nie smuć się tym, że nie udało ci się stworzyć przedmiotu. Są też chwile, kiedy małpy spadają z drzew. Bez względu na to, jak uzdolniona jest siatka, nie zawsze możesz być dobry. Czy to nie tylko dzisiaj? Nawet jeśli nie udało ci się zrobić przedmiotu, możesz dobrze zrobić następny. Co ty mówisz? Grid nie rozumiał, dlaczego ludzie mówili, że nie udało mu się stworzyć przedmiotu. Damian spojrzał na skrzywionego grida i uderzył się w pierś. Uderz mnie? Ty nie walczyłaś ze mną w konkursie krajowym? Jestem bardzo wytrzymały. Nie umrę. Uderzaj mnie, aż twoje złamane serce się ukoi. Uwolnij się od stresu. Członiści z Overgard Guild, Toban i Wantner również wystąpili do przodu. Uderz nas. Zrób to serdecznie. Pozbądź się stresu, który musiał nagromadzić się od czasu twojej walki z Agnusem. A teraz chodź. Och, Grid nadal chciał poeksperymentować z uszkodzeniami. Chciał cieszyć się mocą miecza, który tak łatwo złamał wszystkie strachy na wróble. Potem worek taningowy. Nie, Grid z radością zastosował się do swoich przyjaciół. Ok, zgłoś się na pojedynek. Twoje doświadczenie nie spadnie, nawet jeśli umrzesz. Czym jest śmierć? Jesteśmy tankowcami. Bez siatki. Zapomniałeś, jak silna byłam w konkursie krajowym? Jestem kilka razy bardziej wytrzymały niż wtedy. Po prostu swobodnie wypuszczaj powietrze. Mogę to znieść. Nie pożałujesz? Grid uśmiechnął się i dzierżył miecz oświecenia, który był dołączony do ducha miecza. Celem był Damian. W tym momencie. Pła. Czarne płomienia eksplodowały z miecza, który zderzył się z Damianem. Te czas. Przestań. Damian pospiesznie krzyknął po sprawdzeniu uszkodzeń. Zesugerował, zgłuszaj się do pojedynku. A jeśli nie chce, Grid już miał smak. Grid był podekscytowany dodatkowymi 50% obrażeniami świętych istot, które szczyciły się mocą niewyobrażalną. Owak! Jameta. Yameteku Desai. Przestań. Proszę przestań. Nawias zamykający. Damian uciekł od Grida, którego oczy świeciły jasno jak latarnie. Nie miał żadnej pewności siebie, mimo że używał swoich wzmocnień defensywnych. Wielokropek. John przed chwilą zrobił ten miecz. Wandner i Toban już się cofnęli. W dniu, w którym pochwała grid rozeszła się po społecznościach satisfy, członkowie Overgaret podziwiali moc broni grida. To był początek pełnowymiarowego mitu przeładowania. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 672. Rozdział 672. Ireno. Król siatka. Ha ha ha. ha. Ho, ho, ho ho. Siła ataku rzędu miliarda. Meteor, który można natychmiast aktywować bez żadnych warunków i tym podobne. Nie był to przedmiot marzeń, ale Gridowi udało się stworzyć najlepszy przedmiot. Udało mu się to osiągnięcie trzy lata po uruchomieniu satysfy. Radość, jaką odczuwał Grit, była tak wielka, że trudno było ją ocenić. To naturalne, że ucieszy się po ponownym spotkaniu z Irena. Stała się jeszcze piękniejsza, odkąd cię ostatnio widziałam. Grit uśmiechnął się szeroko, gładząc miękkie włosy Irene. Ręka Grid poruszyła się i odsłoniła śliczne małe czoło Irena. To było bardzo urocze czoło, więc Grid je pocałował. Nie dbało to, że obserwowali go rycerze i pokojówki. Mileczno biała skóra Irene poczerwieniała, gdy się zarumieniła. Jestem szczęśliwy. Brakowało mi twoich miłych pocałunków. W rzeczywistości ostatnio Irene bardzo się martwiła. Jura, Ishuka, Eufemina, Laila i tak dalej Grit zawsze otaczał go piękności Ale ostatnio pojawiła się kobieta o imieniu Sua i Ireny zdała sobie sprawę, że Grit nie może oprzeć się jego pragnieniom I będzie miał kilka konkubin Grit miał prawo jako król Ale w przeciwieństwie do obaw Irene, Grit nie zabrał żadnych konkubin Oczywiście Irena wiedziała Grit nie miał konkubin nie dlatego, że tylko ją kochał Ale dlatego, że był tak zajęty Pewnego dnia będzie miał konkubiny Irene poczuła ból była smutna na myśl, że ciepły dotyk i oddech grid będą dzielone z innymi kobietami, ale nie miała zamiaru zmonopolizować grid. Wiedziała, że nie może go zmonopolizować. Szlachcic powinien mieć wiele dzieci. Dla przyszłości królestwa Grid potrzebował wielu potomków. Ponadto grid został pobłogosławiony przez bogów. Był obecnością, która przekroczyła upływ czasu. Minęło pięć lat od jej małżeństwa z gridem. Irena była po dwudziestce, a grid wyglądała tak samo. Teraz wyglądali na odpowiedni wiek, ale po 10 latach będzie inaczej. Nie należy do niego. Osoby, które pasowały do grida, to juure i z huka. Oczy Ireny zrobiły się czerwone, gdy przypomniała sobie bolesną rzeczywistość. Ireno, Grid zdziwił się, gdy radośnie uśmiechnięta Irene nagle zapłakała. Martwił się, że popełnił błąd. Irene była głęboko zakłopotana. Jestem zbyt szczęśliwy. Bardzo się cieszę, że mogę spędzić ten czas waszą wysokością. Grid był osobą bez wyczucia innych. Nie wiedział, że Jej jej suka się w nim podkochiwali, ale nie był głupcem. Irene była kobietą, z którą dzielił swoje życie i serce. Grid rzuciła okiem na to, o czym teraz myślała. Irene. Khan. Panie, skończone życie było naturalną częścią życia. Czas Satis wypłynął inaczej niż rzeczywistość. Grit padł w depresję na myśl, że pewnego dnia niektórzy z jego cennych ludzi znikną. Ale Grit tego nie wyraził. Chciał, żeby Irena była szczęśliwa bez odczuwania smutku. Dzięki niej mógł być szczęśliwy, więc chciał odwdzięczyć się jej własnym szczęściem. Ireno, Wasza wysokość. Hup, um. Hup. Rycerze i dziewice u boku Grida i Ireny zarumienili się i zwrócili wzrok na mur. Wargi Grit pokryły małe wargi Irenem głębokim pocałunku. Dwie osoby podzieliły się gorącym pocałunkiem, jakby byli jedynymi, którzy istnieli na świecie. Przesadna miłość króla Grit i królowej Ireny dała przykład ludziom. Wskaźnik małżeństw i urodzeń w królestwie Overgaret o 20%. Wzrosło tempo wzrostu populacji królestwa Overgaret. He? Czy to nie jest Jackpot? Lawel był zachwycony w swoim biurze. Gówno. Lysymantner płakał, czuł żal z powodu bycia samotnym odłona matki i ponśmiał się z niego. Zdumiewające. Piaro poczuł podziw, gdy zobaczył ślady bitwy na poligonie. Jego szok był większy, ponieważ osobiście szkolił Damiana na polach. Tymczasowy rolnik drugi. Nie, jego wysokość stał się wystarczająco silny, by odeprzeć jego świątobliwość. Asmofel skinął głową na pytanie Piaro. Zgadza się w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat stanie się silniejszy ode mnie. Haha. Ha. Asmofel był osobą, która nie przesadzała, więc jego słowa muszą być prawdziwe. Piaro przypomniał sobie, jak po raz pierwszy spotkał Grida nudne dziecko, które nie radziło sobie z własnymi zdolnościami, ale teraz jest przytłaczającym geniuszem. To była siła wysiłku i upływ czasu. Na pomarszczonej twarzy Piaro pojawił się mroczny uśmiech. Siatka i Kraugel. Był dumny i wdzięczny, że zbliża się początek arenowego pokolenia. Myślał, że nawet Imperium Sahary, który teraz naciska na królestwo przeciążonych, nie będzie trwało wiecznie. Jest pewien problem. Ta osoba nazywała się Zleceniobiorca Bala. Złowroga postać pojawiła się również na początku nowej ery. Z pewnością ingerowałby w grę po drodze, sprawiając, że piaro poczułby się nieswojo. Moja rola polega na ukaraniu go. Obecność Agnusa była tak wielka, że piaro złożył gorliwe ślubowanie. Walhalli. Było to królestwo założone przez gotowerares i zainteresowanie nim było bardzo gorące. Wielu graczy miało nadzieję przenieść się do Walhalli i dołączyć do armii Aresa. Tak jak overgaret Kingdom miało potęgę przedmiotów, tak Walhala miała szansę rozwijać się w systematycznej organizacji zwanej armią. Gracze mieli do wyboru większy wybór królestw, a populacja Imperium Sahary odpowiednio się zmniejszyła. Nie miało to katastrofalnego poziomu, ale na dłuższą metę Imperium poniosłoby definitywne straty. Było to bardzo nieprzyjemne zjawisko z punktu widzenia cesarskiej rodziny królewskiej. Królestwo Wergaret jeszcze nie uległo samozniszczeniu. Przywódcy Imperium Sahary zebrali się w stolicy Tytana. Większość z nich nalegała, aby nowe królestwa Wergaret i Valhalla zostały ukarane i natychmiast zniszczone. Ale to nie było łatwe. Imperium od dziesięcioleci prowadziło politykę wykorzeniania imigrantów i było w ciągłym konflikcie. Żołnierze i ludzie byli zmęczeni. Dzisiejsze imperium nie miało miejsca na inwazję zarówno Wergaret, jak i Walhalla. To dlatego chcieli, aby królestwo Wergaret samo się zniszczyło. Zażądali wysokiego haraczu od Wergaret Kingdom, zmuszając królestwo do naturalnego podążania ścieżką porażki. Jednak królestwo Wergaret było zaskakująco odporne. To naprawdę dziwne: Jak mogą nadal produkować sprzęt bojowy i karmić ludzi, kiedy nie ma pieniędzy? Czy oszukują nas podatkami i wstrzymują trochę pieniędzy? Nie. Dokładnie je monitorujemy i jest to niemożliwe. Więc jak wytłumaczysz sytuację teraz? Sytuacji nie da się wyjaśnić, jeśli nie mają nieskończenie namnażających się minerałów i pożywienia. Nieskończenie nam się minerały i żywność. To zabawny żart. Prawdopodobnie królestwo Wergaret pomagają inne królestwa. Myślę, że dobrze będzie zablokować wszystkie ścieżki dyplomatyczne wergaret Kingdom. Jakie jest uzasadnienie? Wygodniej byłoby wywołać wojnę. Problemem jest Walhalla. Walhalla została założona tylko dzięki pomocy króla narzędzi. Królestwo Wergaret nie ma żadnych sojuszników poza Valhallą. Będzie łatwo, jeśli odizolujemy nadmiernie nastawione królestwo od Walhalli. Czy to nie proste, jeśli zaatakujemy jednocześnie Overgeat i Walhalle? Gdzie możemy oszczędzić armię? Imperium nie może w tej chwili wykonać ruchu wojskowego na dużą skalę z powodu imigrantów. W trakcie wojny plemiona przeżywają głód. Nie da się otrzymać pomocy od swoich lenników za pieniądze wojenne i będą musieli wyciskać krew własnych ludzi, powodując wewnętrzny problem. Nie mogą wywołać wojny przez kilka następnych lat. Ambasador przybywający do Wielkiego Imperium Saharyjskiego, aby dyskutować o ubóstwie. Wynika to z uporu tych szumowin. Przede wszystkim imigranci muszą zostać wyeliminowani. Potem są Overgeat i Valhalla. To zamieszanie było spowodowane tym, że Overgaret Kingdom wciąż przetrwał, mimo że miało zginąć w ciągu kilku miesięcy. Dlaczego królestwo Owergaret nie cierpiało z powodu głodu? Cesarstwu trudno było to zrozumieć. Ten kwartał również ma dobre zbiory. Gratulacje, Wasza wysokość. To wszystko dzięki Piaro. Rolnictwo królestwa Overgaret było fenomenalne. Wiosna, lato, jesień zima, każda pora roku miała dobre zbiory. Stało się to dzięki umiejętności pasywnej legendarnego farmera Piaro. Samo istnienie Piaro było szóstem. Mam szczęście, że pomimo odebrania większości mojego dobytku przez imperium, ani moi ludzie, ani żołnierze nie są głodni. Królik potrząsnął głową, gdy Grid poczuł ulgę. Tylko na powierzchni jest pokojowo. Stan królestwa Overgaret jest w rzeczywistości bardzo niebezpieczny. Nie ma pieniędzy na inwestycje i różne dziedziny, a rozwój się nie dzieje. W końcu zginiemy. W końcu musimy uciec od płacenia hołdu Imperium. Oczywiście. Królik skinął głową, ale nie zaproponował dobrych rozwiązań. Obecność Valhalli mogła zapobiec inwazji Imperium, ale królestwo przeładowanych nie mogło ogłosić swojej wolności od Imperium. Nie było miejsca, aby powstrzymać Imperium przed przybyciem. Hmmm. Moment, w którym Grid pogrążył się w swoich myślach. — Przeciążony królu, co robisz? Szept do dobiegł Walhalla Kim Kares. Co się stało? Pewnego dnia mogą stać się wrogami, ale w tej chwili Ares był najbardziej niezawodnym sojusznikiem Grida. Ares wyjaśnił po usłyszeniu pytania Grida. Imperium wysłało wysłannika. Kazali mi złożyć hołd Imperium jako dowód lojalności. Rzeczywiście, Walhalla też. Grid uważał, że Ares w naturalny sposób zaakceptował żądania Imperium. Jednak Kares był tak budzącym grozę człowiekiem, jak powiedziała Lael. Powiedziałem mu, żeby się zgubił? Ech, jak mogę przysięgać im wierność? Kiedy wysłał Jaknusa, żeby mi przeszkadzał? Te przeklętaj szumowiny, rozwalę je jak popcorn i wypiję jak cole. Kropka. Ty nie dajesz imperium szansy na inwazję? Nie zaatakują od razu. Boją się królestwa Overgaret. Cóż, kiedy zajmą się niektórymi imigrantami z plemienia etnicznego, przeniosą się do Walhalli, Co zrobisz? Popatrzmy. Na Nadużyty królu, powinieneś się mną zaopiekować. Chcesz, żebym wysłał posiłki? Nie, wystarczy wysłać mi przedmioty. Chciałbym uzbroić moich żołnierzy w twoje przedmioty. Oczywiście kupię je za uczciwą cenę i do końca życia nie zapomnę tej łaski. Rz wierzył, że gdyby najpotężniejsza armia była wyposażona w najsilniejsze przedmioty, nie byłoby potrzeby obawiać się inwazji i imperium. Ale Grid nadal miał trudności z zaufaniem Aresowi. Nie mógł wykluczyć, że przeładowana armia Aresa stanie się wrogami. Rs wydawał się czytać w jego myślach i dodał: Jako punkt odniesienia, naprawdę cię lubię. Nie chcę być twoim wrogiem. Kropka. Zastanów się nad tym. Jesteś wujkiem. He? Nie nic. Muszę to przedyskutować z Lawel. Dlaczego kochali go tylko mężczyźni? Grid był poważnie zaniepokojony, gdy powiedział Aresowi, że o tym pomyśli. Następnie odbył konsultację z Lawel. Lawel mówił szczerze. Gdyby RS złożył wczoraj tę propozycję, odmówiłbym, ale, ale, różni się od przeszłości. Zaakceptuj żądania Aresa. Sprzedawaj przedmioty i zarabiaj. Czemu? I co z tego, że Ares spróbuje uderzyć cię w tę głowę? iskry ciemności zapieczętowanej w płonącym ostrzu. Kung, Kuku Kung. Lawel oświadczył, że władza grit jest teraz na poziomie krajowym. Zostaw handel z zwalhalną nie odejdź teraz. Proszę, podbij archipelag Behen i wróć. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 673. Rozdział 673. UMM. Archipelag Bechen. Grid zrobił niechętny wyraz twarzy i uznał, że to za wcześnie. Lawel wyraził jednak odmienne zdanie. Czy nie powiedziałeś, że strażnikiem 61 wyspy jest legendarny zabójca Lantier? Aby być precyzyjnym, to Lantier stał się rycerzem śmierci, który również został uzbrojony w przedmioty pakmy. Musi być silny. Ale wasza wysokość? Czy nie ustaliłeś już planu poradzenia sobie z Lantierem? Stworzyłeś zbroję, która może zniwelować siłę ataku Lantiera. Siatka miała wiele elementów zbroi, potrójne warstwy, element zbroi, który specjalizował się w odporności fizycznej, płaszcz lantiera, rogaty hełm i duże rękawiczki. Grid skinął głową. Nie sądzę, żebyś mówił puste pochlebstwa. Z pewnością nie umrę tak szybko jak wcześniej. Ale co z moją bronią? Grid martwił się o swoją broń. Tym razem stworzyłem miecz oświecenia, demoniczny miecz, najlepsze narzędzie przeciwko boskim istotom, ale nie najpotężniejsze przeciwko nieumarłym. umarłym. Atknit Lantier został ściśle sklasyfikowany jako potwór o mrocznych właściwościach. Dodatkowe 30% obrażeń od ciemności z anglik Mansford działałoby na niego jako leczenie. Szybkość uników Lantier była również wyjątkowa, więc Grid zastanawiał się, czy rzeczywiście mógłby pozbyć się nazwanego bossa. HRMM. Chcesz powiedzieć, że najpierw musisz zrobić święty miecz. Byłoby dobrze. To ma sens. Wspaniale jest się przygotować, nie martwiąc się o karę śmierci. Czy masz wystarczająco dużo materiału na święty miecz? Mikril jest łatwo dostępny na rynku. Mikril! krzyknął Lawell, gdy nagle wstał z miejsca. Grid był zaskoczony niespodziewanie ostrą reakcją. Co Co. Dlaczego jesteś taki podekscytowany? Nie jestem teraz podekscytowany. To święty miecz, święty miecz. A jednak planujesz zrobić go z Mitrilu. Mitril był potężny w walce z nieumarłymi i został sklasyfikowany jako zaawansowany minerał? Było to jednak tylko wyobrażenie wspólne dla zwykłych graczy. Czy demoniczny miecz nie jest zrobiony z rogu Beliala? Jeśli planujesz zrobić święty miecz, czy jego materiał nie powinien być na tym samym poziomie co demoniczny miecz? Jeśli pomyśleć o tym, ostrzeń zrodzony z oświecenia i silnych pragnień było bronią uznawaną za mit? Zakładając, że miał do czynienia z nieumarłymi, ostrze oświecenia byłoby potężniejsze niż legendarna mithrilowa broń. Prawidłowe. Używanie zwykłych materiałów do mojej broni nie ma sensu. Cieszę się, że dobrze zrozumiałeś moje słowa. W przyszłości wszystkie dedykowane bronie Grid powinny dążyć do osiągnięcia co najmniej poziomu miecza oświecenia. To było znaczące. Grid zdał sobie z tego sprawę. W takim razie, gdzie mogę znaleźć materiały na święty miecz? Nawet adamantium nie mogło się równać z rogiem Beliala. W celu uzyskania materiałów sekralnych o takim samym stopniu jak rog Beliala. Mam zabić anioła? Z jakiego powodu? Nie, czy mogę w ogóle spotkać anioła? Głowa Grida zaczęła być zagracona. Krata. Sag Styks przybył z wizytą. Został wezwany przez Lawela. Idziesz na archipelag Bechem? Pragnieniem Stitzka było oczyszczenie archipelagu Bechen. Miał nadzieję, że archipelag Bechem ponownie stanie się galerią Sław i był bardzo zadowolony, że Grid ponownie rzuci wyzwania archipelagowi Bechen. Grid zobaczył jego jasny wyraz twarzy i podrapał się po policzku. Nie, myślę, że należy to przełożyć. Grid sądził, że Stitzk zrozumie, ponieważ wiedział dokładnie, jak potężni byli strażnicy wysp w latach 60. Reakcja kijów nie była jednak taka, jak oczekiwano. Dlaczego chcesz to odłożyć? Czemu? Nadal jestem słaby. He. Dziwna odpowiedź. Grid był zdezorientowany. Co jest z tą reakcją? Stitsks. Nie widziałeś siły lantiera? Wcześniej nie mogłem go dotknąć. To stara historia. Rycerz śmierci, który traci właściciela, nie rośnie. A co z tobą? Masz wszystkie rodzaje nowej zbroi broni, dzięki czemu jesteś nieporównywalnie silniejszy niż wcześniej. Możesz teraz pokonać lantiera. Laweli Kiedy mądrzy ludzie wielokrotnie mówili o lantier, jakby był łatwy, Grid poczuł się jak głupek. Może nie doceniam siebie? Zgadza się. Siatka rosła skokowo, odkąd po raz pierwszy rzucił wyzwania archipelagowi Behen. Jego przedmioty zostały kilkakrotnie wzmocnione, a zarówno poziom jego postaci, jak i poziom umiejętności stale rosły. Zdobył nawet legendarne tytuły, takie jak zbawca świata i pierwszy król. Grit nie był jednak w stanie myśleć obiektywnie, ponieważ szok lantiera w przeszłości był zbyt duży. Nawet jeśli uda mi się pokonać lantier, archipelag Behen nie kończy się na 61. Wyspie: Czy nie ma 66 wysp? Muszę walczyć z wieloma legendarnymi rycerzami śmierci z rzędu. Czy nie byłoby bezpiecznie mieć świętego miecz gotowy? Rozumiem. Myślisz, że święty miecz jest niezbędny, ponieważ rycerz śmierci jest zły. Ale rycerz śmierci jest nieumarłym, zanim stanie się złem, co czyni go podatnym na wybuchowe ataki i lekki atrybut. Wytrzymałość nieumarłego była słaba. Oczywiście w przypadku wysokopoziomowych nieumarłych ich obrona była również wysoka. Jednak obrona i wytrzymałość były różnymi koncepcjami. Choć ich obrona byłaby wysoka, silna eksplozja byłaby w stanie oddzielić i osłabić kości. Słyszałem pogłoski, że miecz, który stworzyłeś, ma silny efekt wybuchu. Z łatwością możesz nim pokonać nieumarłych. Nie było powodu, aby dłużej zwlekać. Przerażony umysł, kiedy został uwolniony przez słowa Stycksa. Konkluzja jest taka, że archipelag Behen jest łatwy. Nie, nie tak daleko. Dobra, dobra, chodźmy. Iść. Od razu. To było smutne, kiedy o tym myślałem. Był królem, ale został zmuszony do wyjazdu służbowego. Czuję się jak Salarymowan, a nie król. Grid z jakiegoś powodu poczuł całkowitą izolację i przed wyjazdem zapytał Laila. Czy to w porządku, jeśli wyjdę o tej porze? Czy to nie będzie niebezpieczne, jeśli uderzy Imperium? Grid wiedział, że Imperium znalazło się w sytuacji, która utrudniała przemieszczanie wojsk. Jednak Imperium miało czerwonych rycerzy. Jeśli Lawel zrealizuje swój plan, by nie złożyć hołdu Imperium w tym miesiącu, Imperium prawdopodobnie zagrozi Królestwu z Czerwonymi Rycerzami. Lawel uspokoił Grid. Dostałem wiadomość, że na Lubanie pojawiła się osoba, która udawała potomka niepokonanego króla. W ten sposób Czerwoni Rycerze zostali wysłani na dużą skalę. To jeden z powodów, dla których Hares był w stanie pokonać cesarskiego posła. Imperium nic nam teraz nie może zrobić. Niepokonany Król. Grid był słabo świadomy niepokonanego króla Madary. Podczas drugiego ogólnopolskiego konkursu komentatorzy wspomnieli o tym, mówiąc o zestawie bitewnym niepokonanego króla Bubata. Król Lubany, który nigdy nie pokonał imperium. Być może. Czy Bubat jest potomkiem niepokonanego króla? Bubat był kimś, kogo warunki statusu zawsze obowiązywały. Nie mógł być zignorowany, gdyby miał moc niepokonanego króla. Lawel pokręcił głową na nieufną grid. Jego tożsamość jest nieznana. Ponadto nie jesteśmy w stanie się nimi martwić. Pojawienie się niepokonanego króla pomagało zarówno Wergaradowi, jak i Walhalli. Ich tożsamość była nieznana i chociaż w przyszłości mogą być wrogiem, już teraz są mile widziani. Za wcześnie było być ostrożnym. Musimy tylko zrobić to, co musimy zrobić. Archipelag Behen był galerią sław, która uhonorowała osiągnięcia dawnych legend i przekazała spuściznę legendom obecnym. Można ją uznać za ważną bazę w świecie ludzi, świat środkowy. W ten sposób stał się celem wielkich demonów. Wielkie demony, nieufne wobec legend, które mogą im zagrażać pomimo ich statusu trywialnych ludzi, najechały na archipelag Behen, aby go podbić. Z tego wszystkiego wyszedł Pagma, zyskując transcendentną moc poprzez kontrakt z pierwszym wielkim demonem, Baalem. Przekształcił archipelag Behen i przechwycił wielkie demony, w konsekwencji je pokonując. Ale archipelag Behel nie był w stanie prawidłowo funkcjonować w następstwie. Archipelag Behel nie był już galerią sław, ani miejscem sukcesji po nawróceniu go przez Pagma. Stał się nie do zdobycia fortecą, która istniała tylko po to, by ranić intruzów. Stitskusu uznał to za skażone. Nie mogę zaprzeczyć wyczynowi Pagmy. Gdyby nie Pagma, świat środka byłby teraz plecem zabaw dla demonów i żaden z nas by nie istniał. Szanuję Pagma i jestem mu wdzięczny. Ale wybór Pagmy spowodował osłabienie świata środka. Archipelag Behem stracił swoją funkcję, a wspomnienia wyczynów i wizji z dawnych legend zostały zapomniane. Legendy nie były w stanie wykorzystać swojej pełnej siły, z wyjątkiem tych, którzy sami zapoczątkowali nową legendę, takich jak Piaro. To inna sprawa. Ludzie, jest ktoś jeszcze, kto stał się nową legendą poza Piaro. Nie mogę wykluczyć takiej możliwości. W innym miejscu nowy człowiek lupelów mógł stać się legendą w swojej dziedzinie. Oczywiście jest to bardzo mało prawdopodobne, ale nadal jest możliwe. W rzeczy samej, satysfakcja była szeroka. Patyki mówił tylko o ludziach elfach, ale mogą istnieć legendy między innymi gatunkami, takimi jak Krasnoludy czy Orki. Nie, na pewno wyłoni się nowa legenda. Nie byłyby to tylko istniejące legendy. Cholerna grupa Esa podniosłaby poziom trudności gry i nie było wiadomo, jaką pracę wykonują. Stitzk społożył dłoń na ramieniu Grida. Chodźmy. Stitzk związał z Gridem wielkie nadzieje. Grid był potomkiem Pakmy, więc wydawało się, że jego przeznaczeniem było oczyszczenie archipelagu Bechen. Przywróć Halofam i został legendarnym bohaterem. Legendarny bohater. To było jak bycie bohaterem bohaterów. To jest podobne do bycia celebrytą wśród celebrytów. Chwila, w której grid się zatrząsł. Pa. Jego pole widzenia zamrugało na czerno. Był to masowy teleport patyków po wprowadzeniu współrzędnych archipelagów Bechen. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 674. Rozdział 674. Magazyn zwłok, ekwipunek przeznaczony wyłącznie dla nekromantów, który może na stałe przechowywać łącznie pięć lub potworów. W związku z tym nekromanci mieli zwyczaj przechowywania ciała nazwanego NPC lub potwora z Raid Bossa, którego wcześniej zdobyli podczas zadania lub wydarzenia. Zrobili to, aby zebrać doskonałe zwłoki i wykorzystać najlepsze z nich jako materiał na Rycerza Śmierci. Innymi słowy, magazyn zwłok był przeznaczony na takie koncepcje, jak kolekcja kandydatów Rycerza Śmierci. Agnus miał jedno ciało w magazynie zwłok. Zwłoki Lantiera. Ocena, legendarny. Szczątki 15. Lantier, czczonego jako legendarny zabójca. Chciałbym wypróbować tego gościa, ale po prostu zbyt trudno jest podnieść statystykę dominacji. Agnus odszukał archipelag Bechen, aby znaleźć spuściznę Pakmy, która należała do byłego wykonawcy Bala. Walczył dwa dni nocy przeciwko Lantierowi na 61 wyspie. Zarówno jego rycerze śmierci, jak i Lisha kilkakrotnie tracili doświadczenie, a nawet musiał powoływać się na bierne umiejętności Liszów. Krótko mówiąc, była to ciężka bitwa, w której zmagał się z kontrolą wytrzymałości. Agnus poczuł dreszczyk emocji na samą myśl o tym. Był skupiony wyłącznie na bitwie. Rycerz śmierci na poziomie 400 używający legendarnego ciała. Co więcej, Lantier był zabójcą. Jego zwinność wydawała się sprawiać, że wyglądał jak żywa istota w porównaniu do rycerzy śmierci Agnusa. Agnus był przekonany, że lantier będzie porównywalny z Lichem Mnudem. Kiedy podniósę swój poziom i osiągnę wymaganą ilość dominacji, mogę używać lantiera tak, jakby był moimi własnymi rękami i nogami. Ponownie zmierzy się z 62 wyspą, która mu się nie powiodła. Zdobędę wszystkich legendarnych rycerzy śmierci, którzy pozostali na wyspach. Agnus zdał sobie z tego sprawę. Fakt, że legendarni rycerze śmierci z archipelagu Behen byli dziedzictwem Pagma i byli uzbrojeni w jego przedmioty. Jeszcze coraz więcej siły. Zmierzę i zniszczę wszystko. Nie było rozrywki tak dobrej jak rzeź i zniszczenie. Teraz mógł zrozumieć uczucia śmiecia, który nękał go na śmierć. Kunk. Agnus potknął się zamyślony i potrząsnął głową. Począł straszny ból głowy, kiedy zdał sobie sprawę, że jego własny umysł został wystarczająco zniekształcony, by zrozumieć śmieci, które zniszczyły jego życie i zabiły jego ukochaną. Był to rodzaj mechanizmu samoobrony. Ha, ha. Kik, kikik. Kik. Agnus zlizał pod językiem i ledwo zdołał się roześmiać. Próbował zignorować ignorować przeszłości bezsensowną rzeczywistość, zanim krzyknął: Veradin, Veradin. czy dzwoniłeś? Pałac, w którym rezydowała cesarzowa Maria i Rycerze Róży. Agnus nie dbało Marię, gdy krzyczał, a Veradin został szybko wezwany. Veradin pospiesznie podbiegł i Agnus oświadczył: Właśnie jadę na archipelag Bechem. He? Veradin był zdenerwowany. Rycerz śmierci zabójcy demonów Alex bronił 62. Wyspy, Agnus nie mógł go teraz pokonać. Veradin nie mógł się powstrzymać od zakłopotania perspektywą, że Agnus uda się na archipelag Bechem bez żadnych przygotowań. Poniesiesz porażkę, jeśli teraz ponownie rzucisz mu wyzwanie. Dlaczego robisz takie bezsensowne? Veladin zamilkł w połowie swojego pytania, widząc łzy w przekrwionych oczach Agnusa. Ty, muszę walczyć, muszę zapomnieć. Zgadza się. Agnus chciał zapomnieć o przyszłości i rzeczywistości, koncentrując się na walce z silnymi. To było bardzo rozpaczliwe życzenie. Veladin rozumiał jego serce, ale był zmuszony je powstrzymać. Wolałbym, żebyś udał się do cesarzowej Marii i otrzymał misję. Jeszcze nie czas, aby udać się na archipelag Bechen. W tej chwili nie ma sensu osłabiać się powtarzającymi się bezsensownymi porażkami. Nie tylko ci to nie pomoże, w końcu odciągniecie to również od twojego życzenia. Teraz weź głęboki oddech i odzyskaj spokój. Veladin był młodym mężczyzną o pięknym wyglądzie, ale jego głos był głęboki jak jaskinia. W niskim głosie była charyzma, która dodawała słuchaczom głębokiej pewności siebie. Dzięki temu umysł Agnusa stopniowo się uspokoił. Veladin zauważył to i mówił dalej. Nie martw się. Archipelag Bechem pozostanie na zawsze, dopóki nie zdobędziesz wystarczającej siły. Poziom trudności archipelag Bechem był straszny. Nawet Kraugel nie mógł oczyścić archipelag Bechem. Veladin był przekonany o tym na podstawie swojego wyższego mózgu, Agnus zgodził się po odzyskaniu opanowania. Kunk. Kukuk tak. Później rzucę wyzwania archipelagowi Behen. Pojadę do Marii. Mam nadzieję, że i tym razem przygotowała zabawną misję. Dlaczego nie powiesz Gridowi o przyszłości Agnusa? Zapytał fakier. Fakier uważał, że Grid zasługuje, by wiedzieć o Agnusie, który w przyszłości nadal będzie wrogiem. Ale Lael wyraziła odmienne zdanie. Dzielił przeszłość Agnusa ze wszystkimi przywódcami Overgaret z wyjątkiem Grida. Powód był prosty: sieć nie jest bez serca. Na pierwszy rzut oka był samolubny, ale Grid wytyczył granicę zadawania szkód innym na zawsze. Zasadniczo oznaczało to, że był pełen współczucia. A jeśli dowiedziałby się o przyszłości Agnusa, Zamiast wykorzystywać tę przeszłość jako słabość, jest bardziej prawdopodobne, że Grid będzie współczuł. Będzie czuł się zaniepokojony, gdy ma do czynienia z psychopatą? Faker się nie zgodził. Wiedział, że jej współczucie Grida ograniczało się do jego ludu. Nigdy nie widział, jak Grid okazuje litość wrogowi. Lawelle uśmiechnęła się gorzko. Przeszłość Agnus pokrywa się z przeszłością Grida. Oznacza to, że Grid poczuje jednorodność, a to może prowadzić do współczucia. Oczywiście waga była inna. Nękanie, którego doświadczył Agnus, było znacznie większe niż nękanie, któremu poddano Grid. Ale to było równie bolesne. Nie można było dyskutować o bólu osoby. Mam tylko nadzieję, że się nie zaplączą. Lael wypowiedział swoje życzenie, patrząc przez okno. Był pewien, że Agnus był trucizną dla Grida. To było straszne, że Agnus miał taką przeszłość, ale Lael nie miała zamiaru bronić tego, jak bardzo się pokręcił. Faker obserwował go cicho w ciemności, zanim zapytał, dlaczego Veradin służy Agnusowi. Veradin był sławny od swoich debiutantów. Wystarczyło łożyć z Laelem podwójnym filary, a ludzie nadal oceniali go najlepiej. Faker nie mógł zrozumieć, dlaczego taka osoba służyłaby Agnusowi. Lowell wymyślił szokującą interpretację. Wyradyn nie służy Agnusowi. Obserwuje Agnusa jako interesujący eksperyment. Eksperyment? Veradin jest psychologiem. W końcu Agnus wciąż był sam na świecie. Lały myślał, że był biednym człowiekiem. Wszedłeś na 60. Wyspę. Archipelag Bechen. Grit pojawił się w ostatnim punkcie zapisu przed 61 wyspą. U jego boku stał piękny Lufstedt chociaż był mężczyzną. Nagle coś pomyślałem. Rycerz śmierci Mullera będzie strażnikiem 66. Wyspę? Legenda, którą nawet Braham uznał za najsilniejszą. Grit uważał, że podbicie archipelagu Bechen byłoby niemożliwe, gdyby musiał stawić czoła Mullerowi. Laski uspokajały go. Pagma nie może uczynić z Mullera rycerza śmierci, nawet jeśli zawarł kontrakt z Baalem. Muller był szlachetną duszą. Wielokropek. On naprawdę jest najlepszy, bez rywali. Czy to oznaczało, że przeżył po śmierci? Wtedy Grit usłyszał znajomy głos. Pałki. Kije. Kije. Był to głos małej wróżki Bini, która kierowała rywalami z archipelag bechem pod nieobecność patyków. Co było tak pilne? Ten mały facet robił awanturę, gdy latał wokół siatki i patyków. Spodnie Wydawało się, że Bini ma coś do powiedzenia, ale pochłonął dużo swojej wytrzymałości od latania w pośpiechu. Nie mógł mówić przez długi czas, zanim zaczął łapać oddech. Dlatego ćwiczenia są ważne. Dziś wieczorem zrobi 200 pompek i 100 przysiadów i podciągnięć przed Grid zaczął ponownie zastanawiać się nad planem treningowym, który realizował od kilku lat. 61. Wyspa. 61. Wyspa została oczyszczona. Co? Zarówno Grid, jak i Stinsex byli zaskoczeni. Lampier, rycerz śmierci. Potwór, którego szybkości i podstał sięgały skrajności, został pokonany. Kto? Grid zapewnił sobie pierwszą legendarną klasę i od tego czasu nieprzerwanie się rozwija. W tym momencie znowu został w tyle. Wpływ na Grit był niewyobrażalny. Nie podobał mu się jego niski talent, który sprawił, że pozostał w tyle, mimo że miał legendarną klasę. Ponieważ Grit czuł się sfrustrowany, mała wróżka wypowiedziała imię zupełnie nieoczekiwanej osoby. Agnusie. Powiedział, że nazywa się Agnus. Był kompletnie szaloną osobą. Agnusie? Osoba, która sprawiła, że Grit niemal zasmakowała porażki przed całym światem, znów stała przed nim. Krew grita stała się gorąca. Jego oczy płonęły, jak wtedy, gdy mierzył się z Kreugelem na ogólnopolskim konkursie. Zwykły grit tracił spokój za każdym razem, gdy się rozgrzewał, tak jak każda inna osoba. Ale a co z 62? Wyspą? To oczyścił też 62. Wyspę? Siatka różniła się od zwykłych ludzi. Kiedy pomyślał o kimś, kogo rozpoznał jako konkurent, cała ta pasja sprawiła, że poczuł zimną krew. Nie zdobył 62. Wyspy. Zginął od kilku strzałów. Pistolet. 62. Wyspa jest strzeżona przez byłego zabójcę demonów. Oznaczało to, że Grit musiał walczyć z zapieczętowanym blaszkaninkiem. Ale musiał przyjąć tę karę. Muszę zaatakować 66 wyspę. Muszę przebić się przez 62 wyspy bez zaczernienia. Agnus oczyścił 61. Wyspę, mimo że nie ewoluował jeszcze do legendarnej klasy. Grid zaczął zerkać nami typu za legendami, więc nie mógł być gorszy od Agnus. Pójdę na 62 wyspę, powiedział Grid, przyczepiając ostrze oświecenia do ducha miecza. Powodzenia. Stitsk uśmiechnął się delikatnie i pocieszył go. Z drugiej strony Binie robił się niebieski. Haha, jak możesz rzucić wyzwania 62. Wyspie, której nie udało się szalonemu człowiekowi, nie przebiłeś się również przez 61. Wyspę. To było bardzo dawno temu. Super. Grid podszedł do bramy, która została stworzona przed nim. Bini nie wiedział, co zrobić, gdy wygląd grida zniknął. SKIE. Nie powinieneś czegoś powiedzieć. Ta osoba znowu umrze. Nie? Oczyści archipelag Behenis, zdobędzie tytuł króla bohaterów. Powiedział znacząco Stitzks, wyciągając kryształową kulę. Oczy jego rozszerzyły się w chwili, gdy zobaczył pojawienia się grida. Powrang. Czarne płomienie uderzył w Aleksa Rycerza Śmierci. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowe i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 675. Rozdział 675. Wszedłeś na 61. Wyspę. Wyspa jest już oczyszczona. Zaraz po przejściu stopy przez bramę, grid przemieścił się do 61. Wyspę i stawił czoła oczekiwanej sytuacji. Rzeczywiście, szefowie 60. Wysp nie regenerują się. Łatwo było wywnioskować, skoro Bini powiedział, że 61. Wyspa została oczyszczona. W pierwszej kolejności była to końcowa treść archipelagu Bechen. Aby rozwinąć historię, bosowie 60. Wysp musieli być skończeni. Gdyby bossowie regenerowali się w nieskończoność, historia archipelagu nie dobiegłaby końca. Oznacza to, że osoba, która zjada wyspy w latach 60 jako pierwsza. Ważne było zapobieganie. Z punktu widzenia grida, przegapił lantier. Prawdopodobnie Agnus zdobył płaszcz i sztylet lantiera. Miałoby szczęście, gdyby tylko zdobywał przedmioty. Biorąc pod uwagę osobowość Agnusa, istniała możliwość zdobycia przez niego lantiera Rycerza Śmierci. Nie, czy to nie duży skok? Gdyby dostał lantiera Rycerza Śmierci, czy nie użyłby go, gdy walczył ze mną w Królestwie Belto? Krajobraz, który rozwinął się przed głęboko zamyśloną siatką, był bardzo piękny. Chłodny wiatr wiał przez szerokie łąki i rozsiewał nasionomniszka lekarskiego. Horyzont za łąkami wyglądał jak klejnot. Był to niewiarygodnie i spektakularny widok w porównaniu z opustoszałymi pustkowiami, na które wcześniej trafiła grid. Krok, krok. Gryt przyspieszył kroku. Nie miał wystarczająco dużo wolnego czasu na oglądanie scenerii Ktoś inny w tej chwili rzuciłby wyzwania archipelagowi Bechen. Był zdenerwowany na myśl, że mogą dotrzeć do 60 wysp. Wszyscy pozostali szefowie są moi. Chciwość Gryd płonęła. Bez wahania podszedł do bramy 62. Wyspy. W tym samym czasie. Wszegłaś na 62. Wyspę. Posmak. Tank. Moment zmiany scenerii. W chwili, gdy przywrócono gridowi ciemną wizję i stanął twarzą w twarz z oknami powiadomień, cztery kule jednej i tu polociały w jego stronę. Był to niespodziewany atak strażnika 62 wyspy, pogromcy demonów Alexa. W rzeczywistości Agnus spotkał ten niespodziewany atak, gdy tylko wszedł na 62 wyspy i zaczął walczyć w niesprzyjających okolicznościach. Większość graczy, nie tylko Agnus, pozwoliłaby na atak z zaskoczenia. Szybkość ataku Alexa wynosiła 0,25. Oznaczało to, że mógł wystrzelić 4 pociski na sekundę, co oznaczało, że mógł atakować 4 razy na sekundę. Zwykły gracz nie mógł poradzić sobie z niespodziewanym atakiem Alexa, ponieważ broń miała najwyższą celność ze wszystkich rodzajów broni. Ale kim był Grid? Był szczytem przeładowanych ludzi. Siatka była inna. Tatat-tank. Gotowa do bitwy siatka wezwała ręce Boga, a ich efekt był oszukańczy. Ręce Boga poruszały się po sieci i chroniły go przed kulami Alexa. Nie masz maniar. Grid oskarżył Alexa po tym, jak uspokoił swoje zdziwione serce i ruszył do przodu. Alex używał broni, więc głównym priorytetem Grida było zmniejszenie dystansu. To było sąd podręcznikowy. To było zbyt oczywiste. Brzęk. Rycerz śmierci. Ich zdolności i rozumowania mogły zostać utracone, ale ich umiejętności walki w przeszłości zostały w pełni zachowane. Alex był zręczny. Gdy tylko Grid zmniejszył dystans, przekształcił magiczny pistolet inżynieryjny w formę miecza i zareagował na atak. Haank. Grid wymachiwał ostrzem oświecenia przymocowanym do Swordhost. host. Był zaskoczony, gdy bronił się przed kontratakiem Alexa. Dlaczego jego prędkość jest taka duża? Grid pomyślał, że to cecha charakterystyczna broni lub umiejętności, kiedy Aleks oddał 4 strzały z rzędu. Ale Aleksowi udało się wymachiwać mieczem 4 razy na sekundę. To był naprawdę podstawowy atak. Nie było prekursorów używania bówków lub umiejętności. Ludzie gracze i NPC mieli podstawową prędkość ataku 1, 1 na sekundę. Oczywiście ta liczba może wzrosnąć w zależności od rodzaju użytej broni. Biorąc pod uwagę, że reszta ataku została oszacowana na 0,25, zwinność Aleksa musi wynosić co najmniej 8000. Nie, to niemożliwe. Bezując na Józefie, podstawowymi statystykami zabójcy demonów były siła i inteligencja. Musiała też zainwestować kilka punktów w wytrzymałość, aby przetrwać. Klasa zabójcy demonów nie miała wystarczająco dużo miejsca, aby inwestować punkty w zwinność. Czy brak zwinności pokrywa broń? Ze względu na charakter broni, pistolety miały wiele opcji zwiększających prędkość ataku. Jednak w przypadku miecza była to inna historia. Było bardzo prawdopodobne, że opcja prędkości ataku nie była dostępna, gdy magiczny pistolet inżynieryjny był w trybie miecza. Alex musi mieć umiejętność pasywną lub atrybut, który pozwala mu wymachiwać mieczem 4 razy na minutę. Jak zabójca lub szermierze, czy zabójca demonów ma umiejętność bierną, która zwiększa ich prędkość ataku? Na przykład prędkość ataku zabójcy została zwiększona ze względu na charakterystykę klasy oraz umiejętność pasywną. Co więcej, zabójca stale zwiększał swoją zwinność, dzięki czemu miał najszybszą prędkość ataku spośród wszystkich klas. Jako prosty przykład fakier uderza średnio dwa razy na sekundę, a czasami trzy razy. Zamiast tego jego siła ataku jest słaba. Jeonk. To nie był tylko fakier. Większość zabójców musiała zakryć brak obrażeń ze swojej niskiej siły za pomocą aktywnych umiejętności. Po użyciu aktywnej umiejętności siła ataku zabójcy była niezwykle wysoka. Ale Alex. Jeonk. Jeonk. Je je Każde podstawowe uderzenie, którym wycelował w Grida, było tak potężne jak zabójca. Aleks połączył szybkość ataku zabójcy i siłę ataku szermierza. He, Na szczęście siła ataku Alexa nie była wystarczająco duża, by usztywnić boskie dłonie. Grid był w stanie utrzymać się dzięki boskim rękom i od czasu do czasu kontratakował, ale, Huang, nic dziwnego, że Alex nie używał tylko podstawowych ataków. W chwili, gdy wycelował cztery kuleń w grid, unikalne jadeitowe światło zabójcy demonów również pokryło grid w eksplozji. To była eksplozja, która nastąpiła dopiero wtedy, gdy Grid wykorzystał szansę na kontratak. Jego kontrola jest dobra. Grid był zirytowany, gdy zaczął gromadzić obrażenia przy każdej eksplozji. Desperacko czuł, jak potężny był Alex. Nie było jasne, jak silny musiał być Alex, kiedy żył. Huang, huang. Ale wciąż była nadzieja, ponieważ Grit nie pozwalał na żadne krytyczne ataki. Miał cztery ręce Boga. Zablokowali większość z czterech ataków, które Alex wypuścił w ciągu jednej sekundy. Grit po raz kolejny poczuł podziw dla rąk Boga. W tej grze naprawdę chodzi o przedmioty. W samym środku kryzysu nadarzyła się okazja. Techa i z Stalin zdobywały doświadczenie, blokując ciosy Alexa. Teraz doświadczenie boskich rąk było na poziomie 70%. Gdyby walczył przez cały miesiąc z Alexem, ranking Godhans wzrósłby do legendarnego. Ale będę w tyle, jeśli poczekam miesiąc. Szermierz Pagma. Grid zignorował przerwane eksplozje Aleksa i zaczął tańczyć z mieczem. Chwaruk. Płomienie wystrzeliły z ostrza oświecenia i podążały za ruchami Grida. Wyglądał jak czarny język czerwonego smoka. Połączyć cztery podstawowe ataki na sekundę. To była najsilniejsza umiejętność, która atakowała 20 razy na sekundę. Jang. Jajejong. Du. pipi pipi pipi. Czujny Alex był gotów do obrony, ale to nie miało znaczenia. Aleks mógł obronić się tylko przed pierwszymi czterema uderzeniami Grida. Następnie został trafiony nią dzierżonym przez boską rękę, a jego ciało zostało zbombardowane uderzeniami miecza. Oryginalny link miał wady polegającą na tym, że nie miał wystarczającej siły ataku, aby zagrozić potworom bossom. Zadałaś 240,555 obrażeń celowi. Rozdałaś 235,900. Efekt opcji miecze zrodzonego z oświecenia i silnych pragnień dodał 5000 obrażeń od ognia. Efekt opcji miecze zrodzonego z oświecenia i silnych pragnień dodał 5000 ognia. Efekt opcji czarne płomienie został aktywowany z miecze zrodzonego z oświecenia i silnych pragnień. Zadałaś celowi 3,673,800 obrażeń. Efekt opcji czarne płomienie został aktywowany z miecze zrodzonego z oświecenia i silnych pragnień. Zadałaś 4 392 220 obrażeń celowi. Efekt opcji Czarne Płomienie. Krytyczny. Zadałaś celowi 9 215 090 obrażeń. Kwakwa kwakwa kwakwa. Kwakwa kwakwa kwakwa. W połączeniu z tą umiejętnością wykazano szansę na aktywację Czarnych Płomieni przy każdym ataku. Czarne Płomienie, które nieustannie eksplodowały, wystarczyły, by zakryć brakującą moc ataku Linka, czyniąc go godnym najsilniejszej umiejętności ataku Pinnacle Kill. Zdumiewające. Kiedy Grid po raz pierwszy użył porażki, przytłaczająca siła ataku rękawic świętego światła w połączeniu z zabójstwem wciąż pozostawała nienaruszona w jego umyśle. Dreszcz, kiedy użył porażki do pokonania bossa satarynowego, był ogromny. W tym momencie ten dreszcz całkowicie zniknął z umysłu Grida. Grid był w stanie doświadczyć nowego poziomu z mieczem oświecenia, którego porażka nie mogła mu dać. Duk. Alex doznał ciągłych uszkodzeń wybuchowych. Stracił jedną trzecią zdrowia i odpadła mu kość lewej ręki. Była to scena dowodząca, że nie umarli byli podatni na eksplozję. Teraz Alex miał jedną rękę. Opustoszał 62 wyspy łacisza. Jedyny mówca, Grid, się zamknął. Był w transie, podziwiając moc linka i ostrze oświecenia. Czy to jest prawdziwe? Czuł się niezwyciężony. Czuł, że mógłby również wygrać z piaro. Nie, to była iluzja. Brzęk. Czy Alex miał poczucie kryzysu po utracie jednej ręki? Podczas gdy Grid zamyślił się na chwilę, Alex przekształcił miecz powrotem w pistolet. Posmak. Tatat tank. Alex wystrzelił cztery kulę za każdym razem, gdy się cofnął. Od czasu do czasu używał umiejętności ciągły ogień i boskie ręce nie nadążały za kulami. Ulewny deszcz pocisków przedarł się przez obronę dłoni Boga i zranił ciało Kung. Grit odzyskał rozum, gdy w jednej chwili stał się zakrwawiony. Zdał sobie sprawę, że to nie czas na podziw. To był archipelag Bechen. To był natychmiastowy loch, który spowodował, że Grit narzekał na trudności kilka miesięcy temu. Grit przypomniał sobie, że to nie czas na myślenie o przedmiotach. Wyjął idealny sztylet, użył szybkich ruchów i dogonił Alexa. Poniosłeś 5200 obrażeń. Poniosłeś 4880 obrażeń. Cierpiałeś 5150. Pomimo rezygnacji ze świętych rękawic światła i uzbrajania się w potrójne warstwy, pociski Alexa były potężne. Kontynuował strzał zbliżającej się siatki i nagromadził znaczne obrażenia. Wskaźnik zdrowia Grida, który wciąż wynosił mniej niż 100 tysięcy, szybko zniknął, gdy zmniejszył dystans do Alexa. Celem Grida było pokonanie Aleksa, zanim zadziałała nieśmiertelna umiejętność bierna. Myślał, że jest to możliwe dzięki sile ataku miecza oświecenia, ale Alex nie powtórzył tego samego błędu. Po uświadomieniu sobie, że podejście Grida może mu zagrozić, nie pozwolił Gridowi się zbliżyć. Pęk, pepepepęk, odniosłaś 15 tysięcy 900 obrażeń. Kłak, Nagle? Nie? Czy została posadzona wcześniej? Grit pędził w kierunku Alexa, tylko po to, by nadepnąć na minę i został zmieciony w eksplozji. Siła eksplozji była tak duża, że ciało Grida odleciało metr do tyłu. Była to kopalnia zawierająca wyjątkową magiczną moc zabójcy demonów. Pomimo tego, że Grit nosił potrójne warstwę, mina zawierała tak dużą siłę ataku, że byłaby zabójcza, gdyby użył czernienia. Gówno. upadł Grit szybko wstał, brzęk. Alex zmienił swoją magiczną broń inżynieryjną z pistoletu na karabin snajperski. To był tryb snajperski, z którego Jura jeszcze nie mogła korzystać. Pełnk. Wybuch nastąpił w momencie, gdy Alex celował w siatkę. To było z głowy Alexa. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne, Przecinek daj nam znać rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 676. Rozdział 676. Pęk. Nagła eksplozja. Alex trząsł się, celując zęb snajperki w grid. Grid miał szeroki uśmiech na twarzy. Hej, a co powiesz na to? To może nie być jego polem zaufania, ale Grid starał się uczyć bez względu na okoliczności. Studiował nawet sprawy domowe, którymi zajmowała się Lael. Był to nawyk wynikający z poważnej obsesji, by nie wracać do bycia przegranym. Oczywiście jego zdolność uczenia się była powolna ze względu na jego wrodzoną niską inteligencję. Nie był to jednak duży problem. Bez względu na to, jak głupio, poprawiłby się trochę, gdyby dalej próbował. Pragnienie bycia lepszym niż był. Grid był pełen gorących aspiracji podczas walki z Agnusem. Potem się rozwinął. Joink, pepepepęk. Nie było gwarancji zwycięstwa w konfrontacji z silnymi. Musiał wywołać stałe zmienne, a umiejętnością najbardziej odpowiednią do wywołania zmiennej podczas walki z Agnusem było zaklęcie alarm. Dzięki temu Grid był świadomy zaklęcia alarm od początku walki z Alexem. Przewidywał, że Alex ponownie otworzy dystans po tym, jak stanie się czujny na potężny atak Linka i umieści zaklęcie alarm w przewidywanej ścieżce ruchu Alexa. Oczywiście Grit nie był sprytny i nie mógł przewidzieć dokładnej ścieżki. W rezultacie zmarnował dużo many, umieszczając magię w szerokim zakresie. Mam tylko tyle many, by użyć ostatecznych umiejętności jeszcze dwa razy. Ech. Podobnie jak wszyscy rankingi, przepływ świadomości Grit przyspieszył podczas bitwy. Pozytywny wpływ miała odpowiednia erupcja adrenaliny. Tak więc osąd Grid był szybki. Alex nie puścił pozycji snajpera, mimo że uruchomiono alarm i wystrzelono magiczny z sile. Pówank. Alex wystrzelił z karabinu snajperskiego w grida. Obracać się. Grid natychmiast użył swojej najsilniejszej umiejętności kontrataku, która mogła odbić wszystkie rodzaje ataków. Ale to było bezużyteczne. Tryb snajperski magicznego pistoletu inżynieryjnego miał opcję upewnij się, że trafiłeś w cel, w zamian za poświęcenie znacznej ilości czasu na wycelowanie. To była ta sama koncepcja, co rzeczywistość. To nie była kwestia szybkości. Ciało człowieka zostało już przebite kulą, zanim usłyszeli wystrzał z pistoletu. Tak samo było z Gridem. Nie mógł teraz oczekiwać ochrony boskich dłoni. P.N.K. Kula z karabinu snajperskiego pozostawiła jadeitową po gdy przebiła się między brwiami Grida i dała się słyszeć odgłos pękającego arbuza. W pewnym sensie pękła mu głowa. Strach psychologiczny, jaki odczuwał Grid, był ogromny. Umarłeś. Legenda nie umiera łatwo. Możesz odeprzeć wszystkie ataki przez pięć sekund przy minimalnym zdrowiu. Ach, ciało Grida natychmiast przesiąkło potem. Nie było przesadą, kiedy powiedział, że jest jak tonący szczur. Czy nie czuł, jak jego głowa pęka jak arbus? Pierwszym działaniem Grida było dotknięcie jego głowy drżącymi rękami. Martwił się, że może cierpieć z powodu ciała, które straciło głowę. Na szczęście głowa Grida była w porządku. Głowa wywiercona w czole również została przywrócona. Zdarzyły się przypadki odcinania głów potworom lub NPC, ale nawet grupa S unikała rozerwania głów graczy. Spodnie. Spodnie. Oddech Grid stał się szorstki po tym okropnym doświadczeniu, podczas gdy w nim również narastał strach. Normalnie działałby z całych sił podczas pięciu sekund nieśmiertelności. ale zmarnował już dwie sekundy na odzyskanie duszy. Aleks nie przegapił tej luki. Tank. Tatat tank. Alex był przekonany, że Intrus odniósł śmiertelne obrażenia i przystępuje do bardziej agresywnej ofensywy. Snajper został przekształcony z powrotem w pistolet, a pociski były stale wystrzeliwane w grid. Intrus był wielkim demonem. Chroni archipelag Bechem przed wielkimi demonami i ocenił ludzkość. To było polecenie, które dał mu Pagma, jego przywoływacz, i był siłą napędową Alexa rycerza śmierci. Alex nie przestawał atakować, dopóki nie umrze. Wynik Tatat tank. Ponieważ do biernego efektu nieśmiertelności pozostały tylko dwie sekundy, ciało grida zostało już podziurawione kulami. Alex używał umiejętności szybkiego strzelania bez sensu. W tym momencie wściekłość Gryda osiągnęła swój szczyt, sprawiając, że konsumuje moją nieśmiertelność. Oznaczało to, że nie mógł od razu rzucić wyzwania kolejnej wyspie. Dzięki tobie muszę grindować na kolejny dzień. Czernienie. Huwank. Pojawił się trąba powietrzna i zakryła Grid. Skóra Grida zbladła, a białka jego oczu stały się czarne. Nawet jego widoczny oddech był czarny. Twoja moc czarnej magii wzrosła. Nie masz żadnej mocy czarnej magii. Zostaniesz zastąpiona demoniczną mocą. Gdy Blattskie jest aktywny, twój gatunek zmieni się w półdemon. Jako półdemon twoje maksymalne zdrowie jest zmniejszone o 50% Twoja siła ataku, moc magiczna i zwinność zostaną zwiększone o 30%. Wszystkie ataki zostaną zamienione na ciemny atrybut. Jego ciało było już w stanie nieśmiertelności. Grid nie musiał bać się otrzymania dodatkowych obrażeń od zabójcy demonów Alexa. Kluczem do jak najszybszego zakończenia tej bitwy było Black Scanning. Ale jest jeszcze jedna sekunda na pasywnej nieśmiertelności. Czy zdołał pokonać Alexa, mając dwie trzecie jego wskaźnika zdrowia w ciągu jednej sekundy? Wściekłość Kowala. Tank. Tatat tank. Grit użyłów i rzucił się w linii prostej. Nie było potrzeby wymijających zachowań, a Gridowi udało się szybko zmniejszyć dystans do Alexa. Jego zwinność również wzrosła dzięki black scanningowi. Przemiana przedmiotów. Włócznia Lifela. Kło. Ręce Boga zamieniły się w złote włócznie i jednocześnie przebiły Alexa. Czas nieśmiertelności się skończył. Życie Grida stało się skończone. Brzęk. Wydawało się, że czaszka Alexa się uśmiecha, kiedy wycelował pistolet w Grid. Grid nie był w stanie cieszyć się efektem pasa Tirameta i tytułu pierwszego króla z powodu natychmiastowej śmierci, gdy pozostało mu prawie 50% zdrowia. Został mu tylko jeden punkt zdrowia i mierzył się z pistoletem Alexa. On jest spokojny. 60. Wyspa. Stitzgs był zaskoczony podczas oglądania bitwy Grida. Grid był na progu śmierci i stawił czoła Alexowi, któremu pozostała prawie połowa zdrowia. Jednak oczy Grida nie zadrżały na widok wycelowanego w niego pistoletu. Ogarnął go niewiarygodny spokój. Stitzgs uważał, że opanowanie Grida było nienormalne. Ten, który jest błogosławiony przez bogów. Ludzie byli mali w obliczu śmierci. Niezliczeń rywale, którzy wkroczyli na archipelag Bechen, w obliczu śmierci odczuwali frustrację i rozpacz. Jednak Grid wcale nie wydawał się spieszony. Tank. W kryształowej kuli. Pistolet Alexa wystrzelił przed Gridem. Odgłos wystrzału sprawił, że Stick's i Bini zamknęli oczy. Obaj spodziewali się śmierci Grid'a, ale Grid się nie poddał. Nie czuł frustracji ani rozpaczy. Najgorszy scenariusz? Ile razy nie przeżyłem najgorszego? Grid był już z tym bardzo dobrze zaznajomiony. Tank. W chwili, w której Alex wystrzelił z pistoletu. Swobodnie poruszaj się. Była to umiejętność związana z tytułem Secret Hero. Była to umiejętność do skoku na wysokim poziomie, która unikała wszystkich ataków, dopóki nie osiągnęła pożądanego celu w promieniu 200 metrów. Fioletowe światło Alexa zadrżał. Był zdezorientowany, że cztery kule wystrzelone z prawej strony siatki zostały ominięte dzięki łatwym ruchom głowy. Hej! Stitzks i Bini byli zdumieni, obserwując Grida przez kryształową kulę. W szczególności Stitzks był tak zaskoczony, że poczuł nawrót choroby serca. Następnie siatka. Efekt opcji Eksta ekstaza pożądania został aktywowany z miecza zrodzonego z oświecenia i silnych pragnień. Twoja siła ataków wzrośnie trzykrotnie, a uniki o 99% przez 20 sekund. Twoja obrona stała się zero. Teonk. Grid uniknął wszystkich pocisków dzięki bliskiemu rozmieszczeniu Frelmowe. Tchnął Aleksa ramionami, a potem poszedł za Aleksem, który się cofał. Szermierz Pagma. Czy była to najsilniejsza umiejętność Pinnacle Kill? To było niewystarczające. Grit chciał użyć wyższej umiejętności obrażeń, aby skorzystać z opcji 200% dołączonej do Enrichment Blade. Ale Pagma jest z Forz śmiertelną wadę długiego czasu odnowienia, a Link wciąż się odnawiał. Jednak Grit nie miał się czym martwić. W przypadku Grit, wyższa umiejętność Linka, Transcendent Link, wciąż pozostała. Przekroczone łącze. Kwakwank. kwa Kuk -kwa -kwa -kwa. Burzliwa burza energetycznych ostrzy z bliskiej odległości. Ciało Aleksa zostało zmasakrowane. Kuwank. Energetyczne ostrze pojawiały się wiele razy i pochłaniały go. 62 wyspa zatrząsła się kilka razy. To wystarczyło, żeby ktoś upadł. Z drugiej strony, deatknik Alex był czasami leczony przez mroczne obrażenia. Kierak. Moc wzmocnionych umiejętności gryt i za pożądania była przypłaczająca. Nie był to poziom, który można było wytrzymać z pewną dozą powrotu do zdrowia. 62 wyspa została oczyszczona. Rycerz śmierci Alex został pokonany. Udało ci się pokonać 62 wyspę. Zdobiono bagnet Alexa Magic Engineering, produkowany przez Pagma. Zdobiono szybkie rękawice Alexa, produkowane przez Pagma. W nagrodę za oczyszczenie wyspy zdobyła się ten poziom. Sza. Wtedy z nieba spadło światło. Opustoszała 62 wyspa była porośnięta trawą i kwiatami. Ha. Siatka wąsko wygrała. Jego uśmiech był pełen ulgi i radości. W rzeczywistości nie było konieczne nadawania szczególnego znaczenia grze. Sama gra była zabawna i przyjemna. Krata. Dziękuję, Grid. Stitzk narobił zamieszania, gdy nadbiegł z daleka. Wróżka Bini wymachiwała skrzydłami obok patyków. Pamiętali zapomniane sny i nadzieje, gdy widzieli coraz bardziej oczyszczony archipelag Bechen. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 677. Rozdział 677. Pokonałeś Aleksa, jak się spodziewałem. To naprawdę niesamowita. Powiedział z promienną twarzą. Siatka też była taka sama. Oboje byli zachwyceni pokonaniem jednej wielkiej góry. W szczególności podekscytowanie, jakie odczuwał Stitzx, było bardzo duże. Czekał, aż Zbawiciel przybędzie i oczyści archipelag Bechen. Kije czekały od dziesięcioleci. Dla niego Grid był jak światło nadziei. Z drugiej strony podekscytowane serce Grida powoli tonęło. Stitzx, rozumiem, dlaczego zapewniłeś, że mogę oczyścić archipelag Bechen? Zabójca demonów Alex nie mógł użyć żadnej ze swoich oryginalnych umiejętności. Bezując na tym, co pokazała Jura podczas wielkiego najazdu na demony, umiejętności zabójcy demonów były dość zróżnicowane, a moc ogromna. Ze względu na ich szczególne cechy tłumienia demonów możliwe byłoby powstrzymanie Grid w trybie Black scanning. Jednak jedynymi umiejętnościami, których używał dzisiaj Alex, była eksplozja magicznej mocy i nagły atak. Użył unikalnych właściwości transformacyjnych magicznego bagnetu inżynieryjnego, aby walczyć z Gridem. Z perspektywy czasu to samo dotyczyło Lantiera. W tamtym czasie Grid nie zauważył, ponieważ został zabity tak szybko. Ale kiedy teraz o tym pomyślał, Lantier używał tylko skradania się i nie wykazywał żadnych innych specjalnych umiejętności. Wygląda na to, że pozostaniu rycerzem śmierci stracili większość swoich umiejętności życiowych. Był to stan, w którym ich podstawowe statystyki i poziom znacznie spadły od czasu, gdy żyli. Jednak nie potrafili nawet użyć umiejętności. Alex, który tak bardzo naciskał na Grida, był od 10 do 100 razy słabszy niż za życia. To jest powód, dla którego Stitzks zapewnił mnie, że mogę oczyścić archipelag Bechen. Kłok. Zaciśnięta pięść Grida zadrżała. Jego duma została zraniona. Nie jestem tak silny jak poprzednie legendy. Tyle, że rycerze śmierci z poprzedniej legendy są słabi. Stitzks spojrzał na dużące ciało Grida i nie zaprzeczył. To jest poprawne. Legendarni rycerze śmierci są tutaj bardzo słabi. Są słabi w porównaniu z tym, kiedy żyli, ale stają się słabsi od czasu zniknięcia ich właściciela Pagma. Szczerze mówiąc, to wstyd nadać im tytuł legendy. Dlatego uważam, że możesz ich pokonać. Ha! Grid mógł tylko westchnąć. Nigdzie nie było widać jego poprzedniego podniecenia. To było naturalne. Zmarnował swoje nieśmiertelne umiejętności na rycerza śmierci, którego nie można nawet nazwać legendą. Stracił swoją nieśmiertelność, mimo że był przeciwnikiem, z którym mógł wygrać, nie tracąc nieśmiertelności. To nie może trwać dalej. Grid wiedział, że jego skłonność do polegania na nieśmiertelności była zbyt wielka. Teraz to nie moc przedmiotów, ale moc nieśmiertelności. W takim razie powinienem nazywać się królem nieśmiertelnych, a nie królem nadwyżek. Grit nie zdawał sobie sprawy, że przynajmniej nieśmiertelny król był bardziej stylowy niż król z przekładnią. Szkoda, Grit wrócił myślami do swojej bitwy z Agnusem. Gdybym nie miał nieśmiertelności, kiedy z nim walczyłem, zostałbym pokonany. W tym momencie Grit uświadomił sobie: to nie tylko Agnus. Powodem, dla którego wygrałem większość moich meczów jeden na jednego, nie było to, że byłem silniejszy od mojego przeciwnika. To dlatego, że posiadałem nieśmiertelną umiejętność. Nieśmiertelność była unikalną zdolnością legendarnych klas. Nikt nie obwiniałby Grida o wygraną z powodu jego nieśmiertelności. Używanie otrzymanej umiejętności nie było naganne. Ale Grid sam siebie skrytykował? Tego rodzaju myślenie jest trucizną. Problem polegał na tym, że idea nie mogę umrzeć, bo jestem nieśmiertelny była głęboko zakorzeniona w jego podświadomości. Przekonanie, że mogę wygrać, bo mam nieśmiertelność sprawiłoby, że pomyślałby, że nie mógłby wygrać bez nieśmiertelności. Grid pewnego dnia doznał wielkiego zdenerwowania, jeśli nie naprawi tej zgniłej mentalności. To było trafne przypuszczenie. Grit nie był tego świadomy, ale przechodził transformację, której przeciętny człowiek rzadko doświadczał. Ilu ludzi na świecie uświadomiłby sobie swoje podświadome myśli i próbowało je naprawić, gdy zdaliby sobie sprawę, że są zgniłe? Wielu pisarzy racjonalizowało palenie pod pretekstem nie mogę pisać bez papierosów i nie rzucało palenia przez ponad 10 lat. Sam Grit o tym nie wiedział, ale już stawał się wyjątkową osobą. Ale wtedy głos Stick'sa wszedł do uszu głęboko skupionego gridu. W spokojny sposób dał Gridowi ponurą rzeczywistość, ale teraz uśmiechał się ciepło. Rycerze śmierci są tutaj słabsi niż wtedy, gdy żyli, ale te legendy to tylko widma przeszłości. Wśród żyjących dzisiaj jest bardzo niewielu ludzi, którzy mogą pokonać tutejszych rycerzy śmierci. To był główny punkt. Proszę, nie zrozumcie źle. Powodem, dla którego uwierzyłem w ciebie, było to, że ufałem Twoim umiejętnościom, a nie dlatego, że ignorowałem rycerzy śmierci. Wielokrotnie ci to powtarzałem, ale jesteś wspaniałą osobą. Weź dumę z tego. To była pochwała mędrca. Przyszłość gryt uśmiechałaby się od ucha do ucha. Podrapałby się głowę i uśmiechnął twarzą małpy. Jednak obecny gryt nie był kimś, kto mógłby popaść w samozadowolenie. Chciał iść wyżej. Jeśli nie był usatysfakcjonowany, nie mógł się radować z Mogę być świetny w porównaniu z zwykłymi ludźmi. Mam jednak do czynienia z potworami. Wielkie demony z mocą doprowadzenia ludzkości do zagłady, Agnus, który zawarł kontrakt z Baalem, Saharyjskie Imperium Zachodniego Kontynentu, rozgraniczający z Imperium, święty miecz Kraugel, który szczycił się wyjątkową obecnością, jak Bany z Wschodniego Kontynentu. Byli też członkowie Overgaret. Byli wyjątkowymi towarzyszami i konkurentami. Gdyby był nieostrożny, mógł zostać w tyle. Nie. Grid był już zdeterminowany, aby być najlepszym. Uważał, że się kwalifikuje. Po raz pierwszy od urodzenia nabrał pewności siebie. Nigdy nie chciał się poddawać. Ech. Grid wziął głęboki oddech i wstał. Jego spojrzenie było stanowcze. Na następnej wyspie wygram, nie uzależniając się od mojej nieśmiertelności. Stinks był zaskoczony. Wiedział, że potrzeba co najmniej jednego dnia, aby nieśmiertelność legendy znów zaczęła funkcjonować. Na pewno nie planujesz od razu rzucić wyzwania 63. Wyspie? Bez nieśmiertelnej i biernej. Stinks był przytłoczony determinacją Grida i wzdrygnął się. Czy jestem szalony? Grid wpatrywał się w Stinks. Oczywiście, że jutro rzucę wyzwanie. Grid powiedział, że nie będzie polegał na nieśmiertelności, ale to nie znaczyło, że będzie walczył bez niej. Dlaczego miałbym to rzucić wyzwanie bez mojej nieśmiertelności? Zgodnie z oczekiwaniami z sieci. Mimo swojego zaangażowania nie popełnił błędu. Jego wysoka duma została łatwo zgięta. Nie chciał otrzymać obrażeń w wyniku daremnej próby. Nie było to miłe dla oka, ale było niezwykle rozsądne. Zaprawdę, to jest król narodu. Nagle Grid wyjął materiał i zaczął robić bieliznę. UMM. Największą atrakcją gry był system łupów. Grid dobrze się bawił, gdy sprawdził wynik przedmiotu, który wyprodukował i zobaczył, że to jach pot. Ale Grid nie potwierdził informacji o przedmiotach, które zdobył po najechaniu Alexa. Stało się tak ze strachu. Problem polega na tym, że Rycerz Śmierci Alex jest słaby. Alex z przeszłości był nieznany. Jednak deatknit Alex był zbyt słaby, by nazwać go legendą. Oczywiście tak było w porównaniu z dawnymi legendami. Wśród obecnych graczy tylko Gryt i Kraugel mogli napaść na Deatnik Alexa. Był potężnym szefem. Ale dzięki Steaks'owi Grit miał wrażenie, że Alex jest słabym. Pomyślał, że przedmioty upuszczone przez słabego Alexa będą śmieciami. Na końcu. Um. Gryt nie sprawdził informacji o przedmiocie podczas robienia czterech sztuk bielizny. Nie miał odwagi stawić czoła okropnej rzeczywistości. Steaks był sfrustrowany. Spójrz na i rękawice tak szybko, jak to możliwe. Z pewnością będą niesamowitym sprzętem bojowym. Czekaj, zrobię jeszcze jedną bieliznę. Nie, jaki był sens tego aktu? Styks nie mógł zrozumieć Grida. Jednak większość graczy by to zrozumiała. Jeśli ta bielizna ma rzadką ocenę, sprawdzę informacje o produkcie. Do tej pory wszystkie cztery wyprodukowane przez niego bielizny miały normalną ocenę. Poziom umiejętności produkcji bielizny był wciąż niski, ale Grit uważał, że to również dlatego, że miał pH. Maksymalna ocena, jaką może wytworzyć umiejętność na poziomie średnio zaawansowanym, jest rzadka. Jeśli teraz pojawi się rzadko oceniana bielizna, mogę to zinterpretować jako chwilę szczęścia, a jeśli wtedy wycenię przedmioty, ocena przedmiotu może być wyższa lub będzie jeszcze jedna opcja. Oczywiście był to nielogiczny przesąd. Przypominało to przesąd wzmacniający, unoszący się wśród graczy, w którym określony czas i miejsce był lepsze dla wzmocnienia, ale ludzie kochali przesądy. Polegali na nim zwłaszcza wtedy, gdy napotykali zadowolenie z pojęcia prawdopodobieństwa. Ukończyłeś produkcję bielizny. Pod wpływem pośredniej metody produkcji bielizny wyprodukowano rzadko spotykaną bieliznę. Jest bardzo małe prawdopodobieństwo dodania opcji. Męczące. Czysta bielizna. Ocena: Rzadkie. Trwałość, brak obrony. 5. Zwinność plus 1. Nie ma żadnych charakterystycznych cech, ale ta bielizna jest bardzo wygodna w noszeniu. Aktywności są wygodne podczas noszenia. Waga: 1. Gdy produkowane są rzadkie oceniane przedmioty, wszystkie statystyki na stałe wzrosną o plus 2, a reputacja na całym kontynencie wzrośnie o plus 30. Grid poniósł straszliwą karę do korzyści Kowala po wyprodukowaniu pewnej liczby legendarnych przedmiotów. Teraz jego statystyki nie wzrosły bez względu na to, ile rzadkich Japickich przedmiotów wyprodukował, ale to było tylko dla Kowalstwa. Umiejętności krawieckiej i produkcja bielizny Grit był tylko na poziomie średnim, więc nie było kar. Ale już. Grit poczuł się bardzo zadowolony, gdy zobaczył, że wszystkie jego statystyki wzrosły o dwa za darmo. Uważał, że ma pechę i krzyczał donośnym głosem. Legendarny. Kowalski. Wycena. Niektórzy z potomków Pakmy mieli tę wadę, że byli zakłopotani, ponieważ trzeba było wykrzykiwać nazwę umiejętności. Ale Grit to nie obchodził. Od momentu, w którym wykrzyknął kombinację przedmiotów, położył sobie na twarzy żelazny talerz. Teraz zakłopotanie dotyczyło ludzi z nim. Na przykład kije, których twarz zrobiła się czerwona Obserwowanie docelowego przedmiotu oczami legendarnego kowala. Jeśli przedmiot ma ukrytą funkcję, zostanie znalezione. Męczące. Szybkie rękawiczki Alexa, produkowane przez Pagma. Ocena: legendarny. Wytrzymałość: 6340 obrona: 130. Normalna szybkość ataku jest zwiększona trzykrotnie. Rękawiczki wykonane przez legendarnego kowala i wykonawcę bala Pagme. Skupił się na przezwyciężeniu słabości H. Alexa, strażnika 62 wyspy. Waga: 66. Dwa razy. Nie, to nie dwa, ale trzy razy. Serce Grid zabrzało dziko. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 678. Rozdział 678. Grid myślał, że nadepnął na kupę. Wytrzymałość i obrona szybkich rękawic był tak poniżej poziomu, że trudno było uwierzyć, że są legendarnymi przedmiotami. Ponadto dołączona była tylko jedna opcja, więc wydawało się, że to śmieci. Czy Pagma naprawdę to zrobił? Patrząc teraz wstecz, dzieła Pagma, których Grid był świadkiem, nie były tak wspaniałe. Przedmioty produkowane obecnie przez obecną sieć były często lepsze. Ale Grid nigdy nie kwestionował zdolności Pagmy. Słowa Pagmy, które Grid widział do tej pory, pochodziły z okresu, zanim osiągnął szczyt. Były to przedmioty, które Pagma stworzyła w procesie dorastania. Grid wierzył, że przedmioty wykonane przez Pagma w jego kwiecie wieku będą niesamowite. A czas Pakma na archipelagu behem przypadał na ostatnie lata jego życia. To było wtedy, gdy był szczytu. Jednak spójrz na szybkie rękawiczki Alexa. To było absolutnie niewiarygodne, że Pagma w kwiecie wieku to zrobił, czy jego zdolności kowalskie osłabły po zawarciu kontraktu z BLM? Powstały obawy. Ale te obawy szybko się rozwiały. Ech, trzy razy. Grid identyfikował jedyną opcję dołączoną do szybkich rękawicy i jego oczy się rozszerzyły. Był to wyraz osoby, która zobaczyła coś, co nie powinno istnieć na tym świecie. Wow, nie była to podwójna prędkość ataku, ale potrójna. To nawet nie jest element prawdopodobieństwa. Zgadza się. Szybkie rękawice były obezwładnionym przedmiotem, który trzykrotnie zwiększał prędkość ataku. Prawdopodobnie miał znacznie wyższą oczekiwaną wartość obrażeń niż pięć połączonych ataków rękawic świętego światła. Nie, nie jest. Szybkie rękawice jasno stwierdziły, że dotyczy to normalnych ataków. Były to tak zwane ataki podstawowe. Potrójnym zwiększeniem szybkości ataku dotyczyło tylko tego. To było zupełnie inne niż rękawiczki świętego światła, w których pięć połączonych ataków mogło zadziałać na wszystko. Nie czułbym się z tym tak dobrze przed zrobieniem ostrza oświecenia. Większość graczy polegała na umiejętnościach, a nie na podstawowych atakach. To naturalne, że obrażenia umiejętności były kilkakrotnie wyższe niż normalne obrażenia. Tak samo było z Gridem. Nie, Grid był czymś więcej. Grid posiadał legendarną Pagma S po najwyższej sile ataku, a jego główną bronią była porażka, która zwiększała obrażenia od umiejętności. Dla niego zawsze ważne było uszkodzenie umiejętności. Nie przejmował się podstawowymi atakami. Jednak ta historia zmieniła się, gdy stworzył Ostrze Oświecenia. Czarne płomienie dołączone do Ostrza Oświecenia wykazują moc przewyższającą normalne umiejętności aktywne, a nawet aktywowane podstawowymi atakami. Grid chciał, aby czarne płomienie często się aktywowały. Chciał wywołać czarne płomienie częściej atakując. Zdobycie szybkich rękawic, które w tym momencie trzykrotnie zwiększyły prędkość ataku, było czystym szczęściem. Huhu. Grid wybuchnął śmiechem. Jego nogi były lekko rozluźnione. Był tak szczęśliwy, że nie mógł stłonić swoich emocji. Cieszył się, że zdobył szybkie rękawice tak szybko po stworzeniu ostrza oświecenia, które miało najsilniejsze podstawowe obrażenia. Grit czuł się, jakby był bohaterem świata. Jak mogę mieć tyle szczęścia? Heok. Grit mruczał, kiedy nagle urwał. Miał niewielkie doświadczenie w wypowiadaniu tego typu kwestii, więc wydawało mu się to dziwne. Z pewnością to nie koniec świata. Radości i wątpliwości, które odczuwał Grit, były proporcjonalne. Kilka razy uszczypnął się w policzki, ponieważ myślał, że to może być sen. Na szczęście to była rzeczywistość. Kupmy losne loterie. loterię. Grit był poważnie zaniepokojony. Z usatysfakcjonowanymi oczami pieścił pomarańczowe szybkie rękawiczki. Nawet kolor jest piękny. Czym były pomarańczowe rękawiczki? Gdyby Grit był osobą o normalnych zmysłach, nie lubiłby tego. Na szczęście Grid nie był zwyczajny i bardzo podobały mu się pomarańczowe rękawiczki. Muszę go stale demontować i ponownie składać, aby podnieść moje zrozumienie do 100% i rzucić wyzwanie wersji masowej produkcji. Postanowił już masowo produkować płaszcz i oddać je królestwu złych oczu. Liczba przedmiotów, których potrzebował do masowej produkcji, rosła, przez co Gryd czuł się dumny. Spakował rękawice do swojego ekwipunku i wyciągnął magiczną broń inżynieryjną. W rzeczy samej, czy byłby to najwyżej oceniany przedmiot, taki jak rękawiczki? Grid potrząsnął głową. Problem polegał na tym, że szybkie rękawiczki były za dobre. Nie mogę oczekiwać dużego zysku z dwóch pozycji z rzędu. Tak, generalnie tak było. Większość potworów bossów prawdopodobnie upuściła tylko jeden podstawowy przedmiot. Na przykład, jeśli wypadnie legendarny przedmiot, reszta przedmiotów prawdopodobnie będzie unikatowa i poniżej. Tak samo było z Belialem. Upuściła tylko jedną pozycję z oceną mitu. Oczywiście nie było pewności, że wypadnie jeden podstawowy przedmiot. Istniała 99% szansa na to, że spadnie, ale Grid prawdopodobnie osiągnął 1% szansy. Szybkie rękawiczki miał legendarną ocenę, więc pozostała magiczna broń powinna być unikalna lub niższa. To było tak, jak oczekiwał Grid. Cóż, tylko połowa. Tak, to było w połowie tego, czego się spodziewał. Obserwowanie docelowego przedmiotu oczami legendarnego kowala. Jeśli przedmiot ma ukrytą funkcję, zostanie znaleziony. męczące. Magiczny bagnet inżynieryjny Alexa, wyprodukowany przez Pagma. Ocena, unikalna, wzrost. Trwałość. 599 260. Tryb pistoletowy. Siła ataku. 870. Szybkość oczyszczania many. Plus 60%. Jeśli trafisz ten sam cel 5 razy, istnieje 20% szansa na wywołanie nienormalnego stanu. Tryb karabinu. Siła ataku. 1416. Szybkość oczyszczania many. Minus 15%. Szybkość strzelania. Minus 20%. Tryb bagnetowy. Siła ataku. 1067. Siła ataku kojącego plus 50%. Dodatkowe obrażenia za każdym razem, gdy kombinacja zostanie osiągnięta. Umiejętność z Fort Mastery ma zastosowanie. Tryb snajperski. Siła ataku, natychmiastowa śmierć. Czas celowania: 10 sekund do 2 minuty, w zależności od odległości. Czas odnowienia: 1 godzina. Konwersja trybu jest możliwa tylko raz na 4 sekundy. Magiczny bagnet inżynieryjny wykonany przez legendarnego Kowala i wykonawcę Baala, Pagme. Pagma została zainspirowana Milepeu i stworzyła bagnet zdolny do przekształcenia się w karabin snajperski, czego nie udało się zrobić żadnemu kresnoludkiemu rzemieślnikowi. To praca, która zafascynuje kresnoludy. Warunki użytkowania, Demon Slayer. Waga, 3050. To wyjątkowa ocena, prawda? Ocena była taka, jak się spodziewał, ale był to element wzrostu. To wyższa wersja magicznego pistoletu inżynieryjnego, którego używa Jura. Było też kilka razy lepiej. Uśmiech pojawił się na twarzy Grida, gdy otrzymał dwie kolejne korzyści. Dobra, dam to Jurze. Grid nawet nie zastanawiał się nad pomysłem, aby sam go użyć. Wiedział już, jak kłopotliwe i trudne było podnoszenie doświadczenia przedmiotu wzrostu. Och, to doświadczenie zgniłego przedmiotu. Wantner, który wychowywał parę toporów typu wzrostu, poskarżył się po najechaniu na szefa o imieniu. Członkowie RBRET pocieszali go. Początkowe wrażenia związane z przedmiotem nie są łatwe. Podniesienie przedmiotu do rzadkiej oceny zajmie co najmniej dwa tygodnie, pomimo szlifowania. Dojście do unikalnej oceny może zająć kilka miesięcy, a do legendarnej oceny może minąć kilka lat. Ostatnio wśród czołowych graczy pojawił się trend przedmiotów typu wzrostu. Było tak dlatego, że po poziomie 300 bossowie upuszczali przedmioty typu wzrostu, a ich potencjał wzrostu był wybuchowy. Wydawało się, że to wiadomość, aby przygotować się do radzenia sobie z potworami na poziomie 400. Oczywiście w tym momencie oczekiwania były tylko wysokie. Bossowie upuszczali głównie przedmioty typu wzrostu, które zaczynały się od normalnej oceny i były słabe, co utrudniało użycie się jako głównej broni. A jak się nad tym zastanowić? Tu nie minął rok, odkąd gry dostał pierścionek Elfinstonea? Czy to nie koniec? Minął niecały rok, odkąd zdobył pastiera Meta. Zwariowany. I nadal nie wzrosła do legendarnej oceny? Nie wyobrażam sobie, jak trudno jest podnieść jakość przedmiotu. Wantner przez ostatnie dwa tygodnie robił ostateczny szlif. Miało to na celu zwiększanie oceny jego bliźniaczych osi. Tak więc przez ostatnie dwa tygodnie szukał tylko wytrzymałych potworów, takich jak Golem. Oznaczało to, że polował na potwory 300 poziomu zwykłym przedmiotem. To było naprawdę zgrzytliwe. Mimo to, doświadczenia z przedmiotami nie wzrosło łatwo, przez co Wantner oszalał, po raz kolejny pomyślał, że Grit jest świetny. Czuje się niespokojny, więc jak Grit może być tak spokojny, gdyby był gridem, chciałby szybko wyhodować przedmiot, który utknął na unikalnej ocenie. Wyjątkowa ocena była denerwująca. Chciałby go użyć do szybkiego podniesienia go do legendarnej oceny. Gdy miał już pomysł, nie mógł się skoncentrować na niczym innym i poświęciłby się podnoszeniu doświadczenia z przedmiotami przez miesiące. Ale siatka? Grit nigdy nie zniecierpliwił się oceną przedmiotu. Pierścień Elphinstone'a, pastiremeta i boskie ręce. Grit nie wydawał się mieć obsesji na punkcie zwiększania doświadczenia z przedmiotami, pomimo posiadania tak ogromnych przedmiotów wzrostu. Jak to możliwe? W szczególności było jasne, że Grit stanie się bardziej wybuchowy, gdy boskie ręce osiągną legendarną ocenę. Gdyby Vantner był na stanowisku Grida, miałby obsesję na punkcie podnoszenia doświadczenia rąk Boga. Ale Grid tego nie robi. Czy on jest kamiennym blokiem? Pomyśl o tym, Grid był jak kamień, jeśli chodzi o relacje z dziewczynami. Stało się tak, pomimo tak wielu najlepszych piękności świata, które przemawiały do niego. To było podejrzane. I Bellin przekazał swoje myśli zdziwionemu Vantnerowi. Brad Grid. Może on nie myśli. Z pewnością wiele razy trudno było zrozumieć Grid z punktu widzenia członków Overgaret, którzy zaliczali się do kategorii geniusze. Miał wiele nieefektywnych priorytetów i zawsze zastanawiali się, o czym myśli. Może dlatego. Nikt nie zaprzeczył zwołom i Bellinogrydzie. W chwili, gdy wszyscy o tym myśleli. Wygnojki. P. Axford, który próbował wzbudzić w sobie doświadczenie używania jednoręcznego miecza, krzyknął ze złością, nie myśl w ten sposób o Godgrid. Mówisz o Godgrid. Jest zbyt zajęty, by mieć obsesję na punkcie jednego przedmiotu. Godgrid nie jest zwykłą osobą jak my. Jest królem, królem. Król Korei Południowej. Nie, czy praca króla nie była wykonywana przez Lawela? Wiele osób chciało to powiedzieć, ale milczeli. Po pierwsze, jakakolwiek była prawda, nie było to ważne dla członków Overgaret. Bez względu na to, jak Grid zachowywał się lub myślał, nawet jeśli nie myślał, wszyscy szanowali i podziwiali grida. Nie mogli powstrzymać podziwu, patrząc na stale rozwijającą się grid. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany rozdział 679. Rozdział 679. Brzęk. Grid przekształcił bagnet magicznej inżynierii Alexa w tryb snajperski i sprawdził maksymalną odległość. Odległość snajperska nie została wymieniona w opisie przedmiotu. Gryt używał celu do określenia odległości. 87 metrów. Oczywiście, wiedziałby o tym każdy szlachetny Koreańczyk, który wstąpił do armii. Fakt, że z karabinu można było trafić 200-metrowy, 300-metrowy cel. Ale było oczywiste, że cel był mały. Kiedy Gryt używał trybu snajperskiego, opcja trzeba trafić była stosowana do odległości 87 metrów. Jeśli odległość była większa, cel nie był łatwo widoczny, a celność spadałaby, powodując pojawienie się okna ostrzegawczego. Wydajność lunety to bzdura. Luneta modelu snajperskiego wykazywała niewielkie możliwości powiększania. Grid zakwestionował, czy można to nazwać karabinem snajperskim. Ale był fakt, którego nie można było przeoczyć. Potęga naukowa Setiswy utrzymała się głównie w średniowieczu. W Setiswy broń nie była wytworem nauki o technologii. Były one produktem magii inżynieryjnej opracowanej przez kresnoludy. Pagma nie wiedział, jak wykonać magiczny bagnet, dopóki nie nauczył się tego od kresnoludów. Ponadto tryb snajperski był obszarem, którego nawet krasnoludy nie mogły zrobić. Po pierwsze, Satisfy miał umiejętność jastrzębia oko. Pomogło to poszerzyć pole widzenia i wyraźnie zidentyfikować odległe cele. Wszyscy snajperzy w Satisfe mieli tę umiejętność. Ściśle mówiąc, był to czas, kiedy koncepcja lunety nawet nie istniała. Fakt, że Pagma stworzył lunetę w dzisiejszych czasach, można uznać za niesamowite wydarzenie. Zrozumiałe było, że będzie miał słabą wydajność. Cóż, nieważne. Julia była rewolwerowcem i powinna mieć umiejętność widzenia, co pozwoliło jej zmaksymalizować możliwości karabinu snajperskiego. Potrafiła strzelać do celów snajperskich, które znajdowały się kilkaset metrów dalej. To był prawdziwy powód, dla którego Grit nie był chciwy na magii Engineering Bayonet Alexa. Tak samo było z łukiem Czerwonego Feniksa. Grit nie mógł wykorzystać mocy magicznego bagnetu inżynierii Alexa w 100%, gdy nie miał umiejętności sokole-oko. Nie trzeba dać się zwieść. Czas celowania jest zbyt długi, a cel musi znajdować się w promieniu 100 metrów, aby można było zginąć. Nie musiał być chciwy. Pierwotnie była to broń dla zabójcy demonów. Oddanie go już przeniosło wykorzyści całemu królestwu Wergaret. Gryt to nie wątpił. Uśmiechnął się radośnie, wyobrażając sobie piękną kobietę celującą we wroga z karabinu snajperskiego. Wyimaginowana jura wyglądała dziwnie słodko i uroczo. Westchnienie. Grit otrząsnął się z wyobraźni. Czuł, że jest żałosny, że dotknął drzewa, na które nie można się wspiąć. Po prostu dostanę obrażenia, jeśli kogoś polubię. Incydent zachowałg był największą traumą w życiu Grida. Grit nie ma zaufania do relacji w świecie rzeczywistym. A co z kobietami krzyczącymi jego imię, kiedy szedł do chińskich restauracji? Zgadza się. Grit pomyślał, że powodem, dla którego te kobiety wiwatowały, było to, że był czystymi fankami. To był jedyny racjonalny powód, dla którego kobiety były dla niego miłe. Kto mógł sobie wyobrazić, że człowiek, który był celebrytą i miał potencjał, by być jednym z najbogatszych na świecie, miałby tak niskie zaufanie? Ale to była prawda. Grit otrzymał wielki psychologiczny cios. Oczywiście tak było tylko w rzeczywistości. W porządku, mam Irenę. Jak samotny byłby bez niej? Zawsze był wdzięczny za tego, który obdarzył go miłością. Grit pomyślał o ciepłych i miłych oczach Irena. Jego ręce poruszały się bez przerwy, kiedy myślał, Przyciął materiał nożyczkami i za pomocą nici i igły nadał mu kształt bielizny. Stitch był bardzo zakłopotany. Legendarny kowal król narodu zasiadał i robił bieliznę ze szczerym wyrazem twarzy. Stidck czuł, że coś jest nie tak. Jednak Grid nie był skrępowany podczas wykonywania swojej pracy. Muszę podnieść poziom umiejętności i robić bieliznę dla wszystkich żołnierzy. Po zdobyciu pośredniej metody produkcji bielizny, bielizna grida otrzymała zdolność obronną, nawet jeśli była oceniana normalnie. Obrona była jednocyfrowa i bardzo minimalna, ale lepsze to niż nic. Obrona jednocyfrowa może uratować 10 tysięcy lub 20 tysięcy istnień ludzkich. Nie muszę zarabiać dużo pieniędzy. Dobra, zróbmy to dalej. Będę kierownikiem fabryki bielizny. Obecny gryć skupiał się na podnoszeniu poziomu umiejętności jego produkcji bielizny. Umiejętność była tylko na poziomie średnio zaawansowanym, a doświadczenie stale rosło, mimo że nie produkował wysoko ocenianych przedmiotów. Dlatego do bielizny nie używał żadnych specjalnych materiałów, używał najtańszych materiałów. Koszt wykonania bielizny to niecałe dwa srebra. Oczywiście prędzej czy później skumulowałaby się nawet niewielka kwota. Nawet gdyby był to dwa srebra za sztukę, potrzeba dużo złota, aby wyprodukować go dla 10 tysięcy żołnierzy. Sagest był zaniepokojony tą częścią. Twoja troska o że jest wielka i zasługuje na pochwałę. Ale czy nie będzie to znaczna strata dla królestwa? Stitzks pracował obecnie dla Overgare Kingdom. Lowell i Rabbit poprosili go o nauczanie w Akademii oraz zarządzanie finansami. Dlatego mówił o wydatkach z Gridem. Grid poczuł wdzięczność proskanym pałką i uśmiechnął się. W porządku. Używam własnych kieszeni. Hu! Król finansował żołnierze? Stitzks był zaskoczony decyzją Grida. Ludzie na wysokich stanowiskach często byli chciwi. Rzadko się pojawiała osoba taka jak Grid, która nie czuła żadnej chciwości. Wyjaśnienie siatki. Jeśli zrobię bieliznę, żołnierze będą mnie bardziej lubić. Wtedy nie będą protestować, kiedy później podniosę podatki. Prawda. Widzę. Rzeczywiście, ludzi nie było łatwo osądzać. Sagastick zpoczął świecenie. Dyrektor Akademii Overgaret. Statystyka inteligencji Sagastick wzrosła o 10. Dyrektor Akademii Overgaret. Sagastick nauczył się umiejętności ludzka czujności, i uwaga. Co się stało? Kije ukłonił się gridowi, który nie wiedział, co się dzieje. Dziękuję ci. Jakoś Grid poczuł się trochę zdenerwowany. Czuję to za każdym razem, ale komfort kapsuły klasy diamentowej Comet Grup jest naprawdę świetny. Nawet granie w gry komputerowe na małym monitorze stymulowało ludzkie nerwy obwodowe. Każdy, kto grał w gry na PC, wyświadczyłby, że ręka trzymająca mysz jest pokryta potem. Emocje związane z grami w wirtualnej rzeczywistości, które były znacznie bardziej wciągające niż gry na PC, były znacznie większe. Potoblał szli na gdy wstał z kapsuły. Gdyby nie zdolność kapsuły klasy diamentowej do kontrolowania stanu pasażera, pociłby się jak utopiony szczur. Youngwo był podekscytowany walką z Deatnickiem Alexem. Youngwo oczekiwał konfrontacji z rycerzem śmierci na 63. Wyspie i nagród, jakie miał trzymać. Nie było strachu. Płonął motywacją do zwycięstwa bez nieśmiertelnej umiejętności. Umiejmy się. Lala, Young Wonotju, idąc do łazienki, włączając telewizor przymocowany do marmurowej ściany łazienki. W naturalny sposób został on przypisany do kanału specjalizującego się w wiadomościach o satysfy. Czy pamiętasz wiadomości sprzed tygodnia, w których doszło do buntu w Imperium Zachary? Co zaskakujące, w przeciwieństwie do przewidywań ekspertów, Imperium wciąż nie ujarzmiło rebeliantów. Punktem buntu na ekranie wiadomości było Lubana. Zbiegło się z miejscem, o którym wspomniała Lael. Tam Grit pocierał ciało mydłem, gdy nagle jego ręka się zatrzymała. Głos Kotwicy nie ustawał? Uważa się, że osoba, która ma być przeciwnikiem niepokonanego króla Madry, odgrywa dużą rolę. Niepokonany król Madra. bohater, który bronił Lubany przed imperium w czasach jego świetności i chwalił się przytłaczającą obroną. Nigdy nie został pokonany i został nazwany niepokonanym królem. Łatwo było wydedukować, że był legendą. Dlatego Jongkowa był ostrożny. Powinniśmy zwrócić uwagę na tożsamość potomka niepokonanego króla. Gracz czy NPC? Jaki nowy wiatr przyniosą do satisfe? Sztuczna inteligencja nazwanych NPC była doskonała. Lepiej niż większość ludzi. Niezależnie od tego, czy potomek niepokonanego króla był NPC czy graczem, było jasne, że im w przyszłości będą mieli duży wpływ na zachodni kontynent. Tak jak teraz. Ich pojawienie się pozwoliło nadmiernemu królestwu i Walhalli odetchnąć od presji i imperium i zmniejszyło jego wpływy. Potomek niepokonanego króla prawdopodobnie będzie graczem takim jak ja. Oczywiście była szansa, że może to być NPC. Wciąż nie można było spekulować o ich tożsamości. W każdym razie jest świetnie. Według Aresa istniała ogromna przepaść między solwymi rycerzami Cesarstwa. Piąty rycerz był na poziomie obecnych najlepszych graczy. Tym samym piąty rycerz był nieco lepszy niż Czwarty rycerz był wielokrotnie silniejszy, a trzeci rycerz kilka razy silniejszy niż czwarty rycerz. Wśród nich ten uważany za najsilniejszy. Pierwszy rycerz Mercedesa spotkał już młodą kobietę, której imię przypominało ją luksusowy samochód zagraniczny. Czuł to intuicyjnie. Była murem, którego nie można było jeszcze pokonać. Armia, którą dowodziła, zniszczyła armia Resa, a teraz została pokonana przez potomka niepokonanego króla. Czy to naprawdę NPC? Jeśli potomek niepokonanego króla był graczem, nie było ich jeszcze stać na walkę z imperium. Po pierwsze, zawodnik miałby bardzo niski poziom, gdyby po prostu stał się legendą. Nie, czekaj. Po prostu stajesz się legendą. Nie było powodu, by tak sądzić. Young Wo dostał gęsiej skórki. O tym, że Young Wo i Kraugel stali się legendami, doniesiono dopiero kilka miesięcy później. Było to również spowodowane nieuniknionymi okolicznościami. Young Wo ujawnił swoją tożsamość podczas najazdu na sługi -A, a Kraugel ujawnił, że był legendą podczas najazdu na wielkiego demona. Czy gracz niskiego poziomu może powstrzymać armię cesarską? Jeśli potomek niepokonanego króla jest graczem, być może już dawno zdobył legendarny tytuł. Sza. Young Wo stał pod prysznicem. Uśmiechnął się, widząc wodę spływającą po jego ciele. NPC lub gracz jest mile widziany. Naprawdę nie było miejsca na relaks. Satysfakcja dawała ludziom ciągłą irytację i witalność. Young wyoczył się niespokojny, ale zachwycony. Jego skomplikowane emocje płonęły jasno. Wkrótce wejdzie na 63 wyspę. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści tym podobne, przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 680. Rozdział 680. Ła. most łączący Niebo i Wodospad w Centrum 62. Oczyszczonej wyspy osiągnął kilka tysięcy metrów wysokości. Trudno było ocenić jego skalę, a moc wodospadu była świetna. Woda rozpryskiwała się we wszystkich kierunkach, jak deszcz wnikający w ziemię. Kije miały słabe ciało i czuło się niekomfortowo w zimnej wodzie. Jednak grid wyrósł na człowieka, który nie bał się ostrych ostrze. Wcale nie był zaskoczony ogłuszającym hałasem wodospadu. Czy wiesz z góry, kto jest strażnikiem następnej wyspy? Było takie powiedzenie, że wiedza o wrogu czyni cię nie do pokonania. Gridowi trudno byłoby wygrać bez polegania na swojej nieśmiertelności, więc chciał uzyskać więcej informacji. Chciał z góry wiedzieć, kto jest szefem następnej wyspy i przygotować się na to. Niestety, kolejna wyspa była dla z niezbadanym terytorium. To było naturalne. Przede wszystkim dzięki gridowi udało mu się dotrzeć do 60 wyspy. Nie mogę wyciągać pochopnych wniosków, przepraszam, że nie mogę pomóc. Nie pochylaj głowy. W dawnych czasach grid zrobiłby coś więcej niż tylko narzekanie. Człowiekiem wielkiej mądrości. Nie, elf powinien być w stanie mu pomóc. Ale teraz grid zrozumiał? Nie był na tyle głupi, by obrazić drugą osobę, ponieważ praca nie przebiegała zgodnie z jego wolą? Postawił się w pozycji patyków. Ta akcja sprawiła, że Stinks złożył nieco więcej wysiłku. Stincks był przez chwilę głęboko zamyślony, zanim otworzył usta. Wcześniej wykluczyłem Sword Saint Muller. Jest również prawdopodobne, że Pagma, twórca tego archipelagu Behen, się nie pojawi. Oczywiście, Braham też nie będzie obecny. To było naturalne. Dusza Brahama była obecnie z gridem. Mimo to, grid nie mógł powstrzymać ulgi. Nie będę miał odpowiedzi, jeśli Braham pojawił się jako liż. Rycerze śmierci z dawnych legend mogli posługiwać się tylko podstawowymi umiejętnościami i to była ich słabość. Ale nie dla Brahama. Wzmocnione zaklęcia Brahama były potężne nawet na najniższym poziomie magii. Było jasne, że ich Braham będzie miał bardzo wysoki poziom trudności, nawet jeśli użyje tylko podstawowej magii. Braham, wiesz, że jesteś naprawdę wspaniały? HMPH nie wszystkie legendy są takie same. Byłem najwybitniejszy z legend. Teraz Braham był w świetnym humorze po odrobinie pochwał. To było śmieszne, kiedy był profesjonalnym trollem. Grid bez wahania wystawił język Brahamowi, podczas gdy analiza stycyk była kontynuowana. Oprócz tych trzech, Lantiera i Alexa, pozostały jeszcze cztery legendy. Legendarny łucznik powia, legendarny krawiec kruger, legendarny górnik Gis. I mówiono, że było w sumie 9 legend. Więc kto był ostatnim? Siatka była teraz pewna. Madra, już wiesz, było tak, jak się spodziewał. Tożsamość dziewiątej legendy to niepokonany król Madra, który opanował imperium. Był jedynym królem wśród pierwszych legend. Czwórka z nich pojawi się kolejno na pozostałych czterech wyspach. Nie można było przewidzieć, kto pojawi się następny. Jednak serce Grida się rozluźniło. mogę z łatwością wygrać z dwoma z nich. Byli to legendarny górnik Gis i legendarny krawiec kruger. Grit uważał, że są łatwe, ponieważ był legendami klasy produkcyjnej. To był błąd. Jesteś Kowalem. Pagma był Kowalem i wielkim szermierzem. Giz i Kruger mieli również potężne zdolności. Rozsądnie jest myśleć. Siatka była wypełniona napięciem. Kiedy spojrzał na siebie i Pagma, był pewien, że Giz i Kruger nie będą łatwymi przeciwnikami. Największym problemem było to, że nie miał informacji o ich zdolnościach bojowych. Pomogła mu wiedza Sage Madratostratek, Madra który do perfekcji nie opanował sztuki walki. Gisto to czujista, który zademonstrował niesamowitą zdolność defensywną opartą na sile fizycznej. A Kruger słyną ze swoich zabójczych igieł. HMM. Grit próbował myśleć. Najpierw sklasyfikował powia i gis jako łatwiejszych przeciwników. Archer powia nie jest aż tak groźna. Kiedy zmniejszę dystans do 200 metrów, mogę podejść za pomocą ruchu swobodnego, a następnie obezwładnić łucznika, który ma słabą siłę fizyczną. Nie trudno było też poradzić sobie z tankowcem. To wgiści nie są agresywni. Z drugiej strony moja obrona i siła ataku są wysokie. Wygram, dopóki będę mieć gisa. Z drugiej strony prawdopodobnie walczył z madrą. Gdyby madra naprawdę opanował wszystkie sztuki walki, nauczyłby się różnych sztuk walki mieczem. Większość jego aktywnych umiejętności od początku jego istnienia jest zapieczętowana, ale nadal stanowi zagrożenie, ponieważ ma tak wiele umiejętności. Ponadto był królem. Opierając się na tytule pierwszego króla, prawdopodobnie będzie miał specjalną pasywną umiejętność przetrwania. Najważniejszym celem, na który trzeba uważać, była madra. Potem kruger. Nie wiedział, nie mógł niczego wyłowić z zabójczych igieł. Ale Grid miał kije. Grid po raz kolejny polegał na patykach. Czym są zabójcze igły? Stitzks uprzejmie wyjaśnił pytającemu Gridowi. To wyspecjalizowana w walce akupunktura, która doprowadza ludzi do śmierci. Jako legendarny krawiec, Kruger jest mistrzem szycia. Bardzo dobrze posługuje się igłą. Jego technika wbijania igły dokładnie w to, by przytłoczyć przeciwnika, jest niezwykła. HMMM. Przyszły mi do głowy sztuki walki. Akupunktura w sztukach walki była ogólnie wszechstronną umiejętnością. Mogli zabić lub uratować cel jedną cienką igłą, ale Grit nie potraktował tego jako zagrożenia. Czy to nie brzmi słabo? Igła miała wyraźne granice. Był za krótki. Grit mógł z łatwością uderzyć go mieczem. Ponadto, jest cienki i będzie miał mniejszą moc. Potrójne warstwy Grida miały zdolność obronną, która mogła zapobiec nożowi. Cienka i krótka igła nie mogła przebić się przez potrójne warstwy. Grid uśmiechnął się. W końcu wszyscy są łatwymi przeciwnikami, z wyjątkiem madry. Grid chciał spotkać się z madrą jako ostatni. Pomyślał, że idealnie byłoby spotkać madrę po tym, jak najpierw spotkasz łatwiejszych przeciwników, zdobędziesz ich przedmioty i staniesz się silniejszy. Czas regeneracji i nieśmiertelności dobiegł końca. Następnie wyskoczyło okno powiadomienia. Grid podszedł do mostu prowadzącego na następną wyspę i pomachał do patyków. W takim razie do zobaczenia na następnej wyspie. Będę cię wspierać. Steve poczuł coś dziwnego, gdy zobaczył pewną siebie postać Grida. Ale nie wyraził tego. Ufał umiejętnością Grida. W międzyczasie Grid przekroczył most i wszedł do bramy. Pa. Postać Grida zniknęła. Wszedł na 63 wyspę. Przegłoś na 63 wyspę. Kto to jest? Powia, Madra, i Kruger. Która z pozostałych czterech legend będzie strzegła 63 wyspę? Grid jako pierwszy szukał snajperów. Ręce Boga rozproszyły się i znalazły miejsca snajperów. Był to akt, który zakładał, że przeciwnikiem jest powia. Ale po kilkudziesięciu sekundach nie poleciały żywne strzały. Znacznie obniżyło się prawdopodobieństwo, że opiekunem 63. Wyspy jest powia. W przeciwieństwie do Lankiera i Aleksa nie pojawiają się od razu. Grid domyślił się, że strażnikiem 63. Wyspy może być gislop kruger. Byli stosunkowo słabi, więc Grid pomyślał, że nie będą działać niedbale. W tym momencie legendarne oko krawca po kręgosłupie Grida przeszedł dreszcz. Stało się tak, ponieważ usłyszał charakterystyczny głos rycerza śmierci zyskały za nim. Głos brzmiał, jakby mówił w dużej jaskini. Ręce Boga. Grit zbliżył ręce Boga w oczekiwaniu na atak. Chwyciło strze oświecenia i planował kontratak, ale rycerz śmierci tylko patrzył na niego. Rycerz śmierci nazywał się Kruger. Legendarny krawiec, który stworzył pelerynę niewidka. Spojrzał na Grida i znowu coś powiedział. Legendarne oko krawca. Grit wyraźnie usłyszał słowa krugera i stał się czujny. Jeśli legendarne oko krawca było podobne do legendarnego kowala, kruger sprawdzał teraz informacje o swoim przedmiocie. Była to szansa na obnażenie słabego punktu. Grit nie mógł dać Krugerowi szansy na obserwowanie go. W pierwszej kolejności myślał o krugerze jako o łatwym przeciwniku. Szermierz Pagma, Transcendent Link. Kwakwa kwakwa. Kwa. Burza ostrzy wycelowana bezpośrednio w Krugera na skalę. Grid pomyślał, że Kruger nie będzie w stanie się chronić, ponieważ był zajęty obserwowaniem przedmiotów Grida. Podczas gdy Kruger odniósł ogromne obrażenia, planował wspiąć się na skałę i połączyć następny atak. Jednakże, falek. Ostra igła wycelowała w czoło Grida, gdy skakał w kierunku skały. To była igła, która wyleciała z eksplozji wygenerowanej przez Transcendent Link. Nie było również okna wiadomości wskazującego, że Kruger doznał obrażeń. Uniknął czy zablokował Transcendent Link. Grit nie mógł tego zrozumieć, ale zachował spokój. Uniknął igły, która miała mniej niż 5 cm długości i udało mu się wspiąć po skalę. Potem był zaskoczony. Nie? Stracony. Kruger zniknął ze skały. Grit był jedynym obecnym na skale. Co się dzieje? Grit rozglądał się zmieszany, kiedy usłyszał głos Brahama. Użyj wykrywania magii. To była taka sama rada, jak wtedy, gdy lantier się ukrywał, zrealizowano sieć. Peleryna Niewitka. Tak, to był legendarny krawiec kruger. Tak jak legendarny kowal Grit był przeciążony, tak kruger również byłby przeciążony. Płok. Grid pilnie próbował użyć wykrywania magii, gdy wstrząs uderzył w jego bok. Igła z ukrytego krugera przebiła Grit. Ale poniosłeś 430 obrażeń. Rzeczywiście, igła była igłą. Nie udało się przebić potrójnych warstw. Wpływ urządzenia był bardzo niewielki, a rzeczywiste obrażenia były bardzo małe. Czy to żart? Grit prychnął i zaczął tańczyć z mieczem dla wawa. Do zaatakowania niewidzialnego krugiera należało użyć umiejętności rozległego obszaru, a następnie używał w tym czasie wykrywania magii. Ale zawiódł. Igła do akup, który krugera odwróciła przepływ meny. Nie możesz się oprzeć. Przermierz pakmy, fala zawiodła. Twoje zdrowie ucierpi trzy razy więcej manu niż porażka. Poniosłaś 2400 obrażeń. Najsilniejszy debuffer. Taka była rzeczywistość Krugera. Grit poczuł gęsią skórkę na skórze i pospiesznie się poruszał. Tymczasem Kruger zdjął pelerynę na i ujawnił swój wygląd. Rycerz śmierci trzymał trzy igły w każdym stawie palca. Wyglądał jak lisz w swojej szacie. Legendarne oko Pachat. Kruger ponownie użył tej samej umiejętności. Fioletowe światło zajaśniało, gdy kontemplował grid. Czuł się nagi, gdy do Krugera przysyłano szczegółowe informacje o jego przedmiotach. Ten drań. Grid poczuł się nieswojo i zaatakował Krugera. Igła Krugera, powodująca refluksmany była jednorazowym efektem, więc Grid mógł teraz używać umiejętności bez żadnych kar. Użył linka bez wahania. W tym momencie. Pa. W promieniu 10 metrów wokół Krugera utworzono półprzezroczysty okrąg, a Grid link trafił w niego bezpośrednio. Ćwicz? Wstrzymaj się. Nie poruszył się? Bariera Krugera trzymała się mocno pomimo uderzenia linka. W ogóle się nie zatrząsł. Bez względu na to, ile razy wybuchły czarne płomienie. Grit był zdezorientowany. Co to za śmieszna technika obrony? To było nieporozumienie. Nie była to umiejętność używana przez Krugera, ale efekt systemowy. Grid szybko zdał sobie z tego sprawę. Przez następne 10 minut legendarny krawiec Kruger zrobi przedmiot. Wielokropek. Ech. Wewnątrz działu, Kucający rycerz śmierci wyciągnął szmatkę i zaczął ją i To był zabawny obrazek. Nad głową Grid'a pojawiły się znaki zapytania. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić.